Państwu. Ja nazywam się Michał Cyska i reprezentuję Solidarność Społeczną imienia Ferdynanda Wesela. I razem z Fundacją imienia Friedricha Ebertha bardzo się cieszę, że możemy Państwa gościć podczas dzisiejszej dyskusji, która jest drugim spotkaniem w cyklu, który nazwaliśmy Przegrani globalizacji i demokracja, wyzwania dla progresywnej polityki. I miesiąc temu spotkaliśmy się tutaj, aby podyskutować o przegranej globalizacji na europejskiej mapie wyborczej. Wspólnie z politologami i socjologami dyskutowaliśmy, jak wyborcy, którzy kiedyś stanowili tradycyjny elektorat socjaldemokracji wywodzący się z klasy pracowniczej, przerzucają swoje głosy na partie prawicowo-populistyczne. Analizowaliśmy przykłady kilku krajów. Kolejne spotkanie z tego cyklu dzisiejsze chcemy poświęcić już stricte Polsce i skupić się na kwestiach polityki społecznej, wpływie także na postawy polityczne obywatelek i obywateli. I zatytułowaliśmy nasze spotkanie Jak 500+ zmienia Polskę, ale pewnie nie będziemy rozmawiać tylko o tym programie 500+. I bardzo się cieszę, jestem bardzo zaszczycony, że w roli prelegentów w dzisiejszym spotkaniu wystąpią pan profesor Ryszard Scharfenberg z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz pani dr Janina Kotelczyk, reprezentująca tę samą placówkę naukową, a także współpracowniczka Ośrodka Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Wesela. Dzisiejsze spotkanie odbywa się także w takim specyficznym kontekście dla nas jako organizatorów, czyli Ośrodka Myśli Społecznej imienia Wesela, ponieważ ci z Państwa, którzy na bieżąco śledzicie wydarzenia, doniesienia medialne dotyczące kwestii społecznych, politycznych i gospodarczych, być może natknęliście się w ogólnopolskich mediach na informację dotyczącą Opola i skandalicznego przypadku, gdzie bezdomni ochroniarze zostali zatrudnieni przez prywatną firmę do ochrony budynków należących do miasta za złotówkę 19 groszy za godzinę, pozbawieni także dostępu do bieżącej wody itd. itd. Tę kwestię nagłośniła ekspertka naszego ośrodka Katarzyna Duda, która jest także dzisiaj na naszym spotkaniu. Właśnie od dwóch dni staramy się nagłośnić tę sprawę i weszliśmy w pewien spór z prezydentem Opola, która twierdzi, że podane przez nas informacje są nieprawdziwe, chociaż one są prawdziwe, bo zostały także poświadczone przez Państwową Inspekcję Pracy i także lokalne media weryfikowały te wszystkie informacje i one są oczywiste, ale to także wpisuje się jakby w kontekst naszej dyskusji, naszego spotkania, bo dotyczy to kwestii właśnie walki z ubóstwem, z wykluczeniem społecznym oraz tego, jak instytucje publiczne oraz instytucje prywatne pogłębiają te niekorzystne zjawiska, których ofiarami stają się ci najsłabsi, czyli najbiedniejsi mieszkańcy naszego kraju. Tak jak było napisane w zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie, chcielibyśmy rozpocząć od programu 500+, podyskutować także, korzystając z obecności dr Kotelczyk, także o kwestiach związanych z rynkiem pracy, aby właśnie wskazać, na ile te programy socjalne rządu Prawa i Sprawiedliwości, one faktycznie przynoszą pewien progres w kwestiach społeczno-ekonomicznych, przynoszą ograniczenie sfer ubóstwa i wykluczenia, są impulsem do rozwoju gospodarczego. Postarać się także zdefiniować tą politykę społeczną, czy można ją zakwalifikować jako bliską lewicy, czy jednak jest to polityka bardziej konserwatywna, czy jest to zupełnie jakiś zupełnie nowy model polityki, a także jakie będzie miało to implikacje dla sceny partyjnej, sceny politycznej oraz jakie to stanowi wyzwanie dla środowisk progresywnych czy socjaldemokratycznych, które kwestię socjalną zawsze stawiały w centrum swojej agendy politycznej, a dziś muszą konkurować przynajmniej w tej sferze retorycznej z prawicowym populizmem. I na początek dla tych z Państwa, którzy są po raz pierwszy na naszych spotkaniach, najpierw oddamy głos naszym prelegentom, a potem także liczę na Państwa aktywny udział w naszej rozmowie. I oczywiście chciałbym zacząć od profesora Ryszarda Scharfenberga. Tak jak pisaliśmy zaproszenia, podejrzewam, że większość z Państwa doskonale o tym wie. Pan profesor Scharfenberg jest autorem raportu
chyba pierwszego takiego badania, czy próby zbadania tego, jakie skutki przynosi realizacja programu Rodzina 500+, więc chciałbym rozpocząć od pytania skierowanego właśnie do pana profesora i zapytać się, na ile te pojawiające się w debacie publicznej takie obiegowe opinie o 500+ znajdują potwierdzenie bądź zaprzeczenie w pańskich badaniach, ponieważ zwłaszcza na łamach liberalnych mediów można spotkać się z takimi tezami, że po pierwsze program 500+ to nie jest program sprzyjający pożądanej zmianie demograficznej, to po pierwsze. Po drugie, że jest to program, który dezaktywizuje zawodowo kobiety. A po trzecie, że środki przekazywane beneficjentom 500+ nie idą na zwiększanie szans życiowych dzieci i młodzieży, ale idą na przykład na używki. Te wszystkie zarzuty są w debacie publicznej, one się pojawiają. Wielu komentatorów przedstawia je jako pewniki, więc chciałem się zapytać, jak to wygląda w świetle pańskich badań. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I kilka może sprostowań. To, co zostało nazwane w mediach raportem, to było kilka slajdów, które przedstawiłem na spotkaniu Zgromadzeniu Ogólnym Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. I nie przedstawiałem tam żadnych swoich badań, tylko szczególnie tam, gdzie chodziło o wpływ na ubóstwo, mikrosymulacje, które były przez inne ośrodki przeprowadzone. Ale to podsumowałem w kilku tabelkach i te kilka tabelek później było prezentowanych przez media. To jest pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać. Co to jest mikrosymulacja? No, mikrosymulacja to jest taki, wrzucamy do modelu, załóżmy, że wiemy, co to jest model układ równań, w których odzwierciedlony jest system podatkowo-transferowy. Wrzucamy tam dane dla gospodarstw domowych z 2014 roku i wprowadzamy do tego systemu 500+. Porównujemy to, co było przed 500+, na przykład ubóstwo, to, co jest po 500+, ubóstwo, i wtedy widzimy redukcję ubóstwa. Jest to, te modele mikrosymulacyjne mają kilka wad, między innymi taką wadę, że nie uwzględnia się tam tych efektów, o których pan wspomniał, czyli na przykład wprowadzamy 500+, no to część ludzi oczekuje, że będzie aktywność zawodowa kobiet się zmniejszy. No to wpłynie na dochody, bo przecież część tych zarobków zostanie, nie będzie już w budżetach gospodarstw domowych. Ale tego już się nie symuluje w tych modelach mikrosymulacyjnych. Więc one mają sporo wad i trudno na ich podstawie twierdzić, że wiemy, jaki jest wpływ 500+ na ubóstwo w roku 2016, bo to po prostu jeszcze nie ma danych na temat budżetów gospodarstw domowych z 2016 roku. Kiedy będą te dane, no to wtedy będzie można porównać te przewidywania, które wynikają z 500+, z tych mikrosymulacji, na te przewidywania z rzeczywistymi, z danymi. I wtedy będzie można powiedzieć o faktach dotyczących ubóstwa w 2016 roku. Co wynika z tych mikrosymulacji, mając na uwadze to, że to są mikrosymulacje, jeżeli chodzi o ubóstwo, no przede wszystkim wynika to, że możemy się spodziewać kilkudziesięcioprocentowego spadku ubóstwa ogółem i w jeszcze większym stopniu spadku ubóstwa rodzin z dziećmi. A to przekłada się na spadek ubóstwa dzieci, ponieważ ubóstwo dzieci to są dzieci, które uznaje się za ubogie, bo są w ubogich gospodarstwach domowych. Te mikrosymulacje dowodzą również tego, że o tyle spadnie ubóstwo rodzin z dziećmi, że tak jak wcześniej, na przykład ubóstwo rodzin wielodzietnych, one były najbardziej zagrożone ubóstwem, to teraz będą najmniej zagrożone. I na czoło wysuną się tych najbardziej zagrożonych ubóstwem jednoosobowe gospodarstwa domowe, głównie osób do 65 roku życia, a jak również po 65 roku życia. Czyli spodziewamy się, że dość mocno zmieni się ta
cena ubóstwa w Polsce, tak jak wcześniej cały czas była mowa o tym, że to rodziny wielodzietne są najbardziej zagrożone i to też dla nas organizacji, które włączają się w przeciwdziałanie ubóstwu, też było to istotne. To się przekładało na ubóstwo dzieci, co było dla nas ważnym argumentem, ponieważ no, ubóstwo dorosłych, zawsze tam można usłyszeć głosy, że to dorośli nie chcą im się pracować, no ale w przypadku dzieci to jest argument, one, ich ubóstwo jest niezawinione, w związku z tym łatwiej jest stosować ten argument w debacie publicznej. I co do, to jest kwestia ubóstwa, tak? Więc możemy oczekiwać bardzo dużych spadków ubóstwa, jeżeli chodzi o ubóstwo skrajne, jak podzielimy ubóstwo na relatywne, czyli takie, no bardzo odbiegamy od średniej, ale niekoniecznie to jest no, mniej niż minimum egzystencji i takie mniej niż minimum egzystencji, to w przypadku tego mniej niż minimum egzystencji, czyli ubóstwa skrajnego, możemy oczekiwać jeszcze większych redukcji niż w przypadku ubóstwa relatywnego. To jest tak, że jeśli chodzi o ubóstwo dzieci, no to no, pamiętam spada, możemy się spodziewać, że spadnie z 10% ubóstwo skrajne dzieci w Polsce do, w zależności od scenariuszy, tam były dwa scenariusze, do 2% albo nawet poniżej 1%. To dla mnie, który obserwuje te wskaźniki od bardzo dawna i tam zastanawia się, no, jak to się zmieni z roku na rok, gdyby rzeczywiście taka zmiana nastąpiła, to byłby wielki skok i stwierdziłbym, że oto, tak jak czasem pojawia się to w mediach, że 500+ likwiduje nędzę dzieci, w sensie tą skrajną ubóstwo dzieci. Oczywiście w dyskusjach o tym od razu ludzie zastanawiają się, na jak to może redukować, że przecież rodzice mogą wydawać pieniądze na coś innego niż na dzieci i tak dalej. Ja mówię w kategoriach statystyk, tak, bo jedyne co mamy to są statystyki z budżetów gospodarstw domowych i z badań Eurostatu i na podstawie tych statystyk i przyjętych konwencji możemy określić, jaka jest granica ubóstwa i co się dzieje, jeżeli dodamy jakiejś kategorii rodzin świadczenia i wówczas co się stanie z ubóstwem, co się stanie z nierównościami. Mniej się tu wspomina o nierównościach, ale współczynnik Giniego, to jest taka miara nierówności, on również się zmniejszy i szacunki są takie, że tak jak teraz on jest powyżej 0,3, tak jak wspomniałem, to jest od 0 do 1, powyżej 0,3, co jest trochę poniżej średniej, czy w okolicach średniej europejskiej, to on ma szansę spaść poniżej 0,3. A poniżej 0,3 to są już te kraje najbardziej egalitarne pod względem dochodowym. Tam na przykład Czechy, Szwecja czy Słowacja, one mają tam 0,25. Więc to już byśmy byli wtedy w tym obszarze bardzo dla tych, którzy są przyjaźni dla egalitaryzmu, szczególnie w tych zagadnieniach ekonomicznych, byłoby to też, jak sądzę, duże osiągnięcie. Chociaż no, niektórzy twierdzą, że gdybyśmy inaczej zaprojektowali 500+, inaczej trochę wydali te 23 miliardy, to jeszcze bardziej moglibyśmy ograniczyć i ubóstwo relatywne również. Więc tu jest trochę takiej dyskusji. Jeżeli chodzi o kwestię rynku pracy, to również wykorzystano tu mikrosymulacje, takie bardziej zaawansowane modele mikrosymulacyjne, w których można symulować wpływ na rynek pracy. I z tych mikrosymulacji wynika, że 230-240 tysięcy kobiet, szczególnie w związkach małżeńskich, gdzie są drugim żywicielem, czyli one zarabiają, ale zarabia też mężczyzna, że 230 tysięcy kobiet zrezygnuje z pracy. Tam nie symulowano, ile przejdzie na pół etatu czy na część etatu. To zresztą u nas w Polsce ta praca niepełnoetatowa nie jest za specjalnie popularna. Może będzie bardziej popularna teraz, nie wiem, można nad tym się zastanawiać. I to dużo czy mało? Jedni powiedzą 230 tysięcy kobiet to dużo, ale to jest 5% populacji, około 5% populacji pracujących kobiet. Całej populacji to jest 1%, więc można powiedzieć, że to w tym sensie nie jest dużo. Czyli jak mamy tam kilkudziesięcioprocentowe spadki ubóstwa, szczególnie w rodzinach z dziećmi, a tu mamy 5% czy
jeśli chodzi o kobiety, czy 1%, jeśli chodzi o całą populację pracującą, spadek, no to można powiedzieć coś za coś, tak? Coś za coś. I w ten sposób próbować ułatwić sobie dyskusję z tymi, którzy twierdzą, że to wielki problem na rynku pracy. Do tej pory nie jest tak to jasne, ponieważ akurat w przypadku badań nad rynkiem pracy, nad czym zawsze boleję, że tutaj badania są co kwartał, mamy badania aktywności ekonomicznej ludności. I z tych badań nie wynika tak klarownie, że rzeczywiście mamy do czynienia z tak dużą, albo z taką właśnie liczbą kobiet, które akurat opuszczają rynek pracy właśnie dlatego, że jest to związane z 500+. Nie jest to takie jasne i oczywiste. Jeżeli nawet spadają wskaźniki zatrudnienia kobiet, to może wynikać z tego, że część kobiet wychodzi z rynku pracy ze względu na to, że się starzeje społeczeństwo, więc mogą też na to wpływać inne czynniki. Poza tym bardzo dobrą mamy sytuację na rynku pracy, więc też mógłby powiedzieć, skoro mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, to również to kobiety powinno mocno wpływać na wzrost tych wskaźników, więc jak one nie rosną, chociaż nie spadają, no to też mamy tutaj problem. Tak jak wspomniałem, jak zapytamy ekonomista o to, no to on powie, po prostu takie oświadczenie musi spowodować, że część kobiet zrezygnuje z pracy. Część kobiet może nie tych, no teraz pytanie, jakie to będą kobiety, które będą rezygnowały przede wszystkim z pracy, czyli wśród tych 230 tysięcy, tak jak wspomniałem, to głównie są kobiety w związkach. I pytanie, czy to będą związki z klasy średniej, gdzie kobieta jednak może ma ambicje pracy, więc, a jeżeli zrezygnuje, no to czy zrezygnuje też na dłużej czy na krócej. Więc to są dość skomplikowane rzeczy, żeby się nad nimi zastanawiać. Jeżeli chodzi o kobiety z niższych, że tak to mówimy, klas, czy tam, gdzie nie... Gorzej sytuowane, nie mające wyższego wykształcenia, no to tam są niższe płace i w związku z tym, a że mamy kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, więc mogą tam wystąpić jakieś takie procesy, że spróbujmy jednak, żeby to kryterium dochodowe spełnić i to może spowodować jakieś takie bodźce do tego, żeby przynajmniej porozmawiać z pracodawcą na temat zmniejszenia tej płacy, tak żeby się zmieścić w kryterium na pierwsze dziecko, ponieważ wówczas na przykład załóżmy, że samotna matka ma dwoje dzieci, i wtedy dostaje tylko na drugie, a nie na pierwsze, a mogłaby również na pierwsze, a to, że ma płacę tam na jakimś poziomie, może, ale niewiele jej brakuje do tego kryterium, więc to może ją zachęcać do zrobienia czegoś, żeby jednak nie stracić całej płacy, no bo wtedy to zarabiamy tam 1600, dajmy na to, no rezygnuje z 1600, żeby dostać 500 na dziecko, to trochę nie jest specjalnie racjonalne. Tak, i był trzeci wątek. Czego pan dotyczył? Proszę o mnie przypomnieć. Ja chciałem jeszcze dopytać o dwie rzeczy. Głównym uzasadnieniem tego problemu była kwestia demografii, więc jest pytanie, czy chyba do niej wynika jakiś związek, czy można to już zaobserwować. I drugie jeszcze chciałem dopytać o strukturę wydatków, bo padał zarzut, że te pieniądze będą w dużej mierze zmarnowane. Czy wiemy, na co ludzie wydają 500+. Będziemy to wiedzieli, z grubsza będziemy wiedzieli, na co ludzie wydawali pieniądze w 2016 roku z tych wyników badań budżetów gospodarstw domowych, które będą z 2016 roku, ponieważ tam mają książeczki, rodziny mają książeczki, w których notują swoje wydatki. Oczywiście można zastanawiać się, czy jak jesteśmy rodziną i notujemy tam swoje wydatki i dostajemy 500+, to czy będziemy notowali te wydatki na alkohol, więc od razu pojawiają się tutaj ataki na metodologię, że tego nie wychwycimy. To jak próbuje się uchwycić te wydatki na spożywcze, artykuły spożywcze, w szczególności alkohol, no to są takie próby. Na przykład stwierdzono, że hurtownie zamówiły więcej alkoholu w pierwszym kwartale 2016 roku. I pytanie, no, czy to było związane z przewidywaniem, że będzie większe zapotrzebowanie na alkohol z powodu 500+, czy z jakimiś innymi czynnikami, trudno na to odpowiedzieć. Ale później sprzedaż nie reagowała na to tak, jak
tak jak pamiętam te artykuły, o których była tam mowa, to nie wynikało z nich, że i te sprzedaż detaliczna alkoholu wcale nie wzrosła jakoś tak bardzo, nie było to widoczne. Więc branża może nawet narzekała na to, że spodziewaliśmy się jednak większych wydatków, a tu nie ma tych wydatków. To jest, tylko można zastanawiać się, mamy tych odbiorców 500+, mamy całą resztę społeczeństwa, mamy poprawiający się rynek pracy, więc ta cała reszta społeczeństwa też wydaje pieniądze na alkohol, więc jak im się poprawia, to też mogą wydawać więcej na alkohol albo na różne alkohole. Więc to akurat tutaj mamy bardzo słabą podstawę do tego, żeby myśleć, na co te pieniądze są wydawane. Jeżeli są, proszę Państwa, sondaże i pytane są rodziny, na co wydają środki z 500+, to większość z nich wydaje, deklaruje, że wydaje na tam odzież, żywność, coś dla dzieci. No takie to są dominujące odpowiedzi. Więc tam też moglibyście Państwo powiedzieć, ale przecież nie przyznają się, że wydają na alkohol, więc taki sceptycyzm wynikający z tego, że polskie społeczeństwo oczekuje, że jak ktoś dostanie pieniądze, to zaraz zacznie wydawać na alkohol. Ja nie wiem, skąd to się bierze. Prawdopodobnie postrzega się te osoby, które są niżej uposażone, czy które nie pracują, jest takie próba ich, no że dlaczego ludzie nie pracują? Dlaczego ludzie nie pracują? No, pewnie piją. No. Takie są jakieś połączenia w polskim umyśle. Ja się z tym spotkałem i wcześniej, ponieważ rozmawiam też z ludźmi na temat idei podstawowego dochodu, czyli każdy obywatel otrzymuje 1000 zł bezwarunkowo. I pierwsza reakcja była jakiś czas temu, to przecież ludzie będą leżeli na ulicach, pijani będą. Bardzo to było dla mnie zaskakujące, jak to jest możliwe, że od razu przychodzi nam taki obraz do głowy, przynajmniej do głów tych Polaków, z którymi rozmawiamy, którzy nie zajmują się sprawami polityki społecznej. I tak, co do demografii, to tutaj jest... Jak wzrośnie przyrost, jak wzrośnie spożycie alkoholu, to przyrost też może. Panie profesorze, no, nie musimy tak się na tym. Wyobraża pan kobiety, że tylko... Nie wiem, ale były. Nie wchodźmy w szczegóły, co robią Polacy, jak przyjmą ten alkohol, bo pytanie, ile tego alkoholu przyjmą, w jakim towarzystwie i więc no, można by osobne seminarium na temat naszych zwyczajów z alkoholem związanych zrobić. Co do demografii, to tutaj tak jak ja byłem zainteresowany głównie wpływem na ubóstwo, ponieważ obserwuję, badam, piszę na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego od dawna i to mnie najbardziej interesowało, więc ten wątek demograficzny mnie nie interesował, a że on w dyskusji się pojawiał i rząd, jak ja mówiłem w spotkaniach z urzędnikami tego rządu, mówiłem, ojej, ubóstwo może mocno spaść, to nie od razu mówili, to nie jest program dla ubogich, to nie jest program socjalny, to nie jest polityka socjalna. Mnie to bardzo zdziwiło, ale powiedziałem, no to jako skutek uboczny będziemy mieli bardzo duży spadek ubóstwa. I teraz oczywiście widziałem, że taką pierwszą przyczyną, to co uzasadniało takie duże wydatki, no to jest, twierdzono, że to jest właśnie odpowiedź na depresję, kryzys, apokalipsę demograficzną, depopulację. No, straszne rzeczy. Jak się bliżej się zacząłem tym interesować i czytałem demografów, którzy badają te sprawy i zacząłem czytać badania, wyniki badań na temat wpływu świadczeń pieniężnych na dzietność, to tutaj jest daleko idący sceptycyzm. Teraz ostatnio znalazłem takie badanie z Niemiec, i tam to badanie dotyczyło Kindergeld. Można powiedzieć, że Kindergeld to jest takie 500+, tylko w Niemczech, bo też jest na wszystkie dzieci. I 500 zł, a 500 euro. Nie wiem, czy to jest 500 euro, to chyba mniej niż 500 euro, ale jest uniwersalne, jest powszechne. I Niemcy wprowadzili to, bodajże tak zwiększyli znacznie w latach 90.
I też zrobili to po to, bo w Niemczech ten kryzys demograficzny również jest dobrze widoczny. Więc cały czas zastanawiano się, i badacze zastanawiali się w Niemczech, jak to wpłynęło na dzietność. Okazuje się, że te ostatnie badania, które czytałem, że po pierwsze wpłynęło słabo na, ale wpłynęło na wzrost dzietności, ale nie za specjalnie mocno. I to nie w rodzinach ubogich, tylko w rodzinach zamożnych. Więc taki był wniosek. I z tego artykułu wynikało, że inwestowanie dużych sum pieniędzy publicznych w świadczenia pieniężne z myślą o tym, że one będą, będą pobudzały do dzietności, nie jest dobrym rozwiązaniem. Teraz ostatnio też, bo Niemcy co zrobili? Bo skoro tutaj nie sprawdza się to rozwiązanie, to drugim takim ruchem w Niemczech było upowszechnianie opieki przedszkolnej, a w szczególności opieki nad dziećmi do lat 6. I tu to drugie badanie, ono było dużo bardziej, wnioski z niego były dużo bardziej pozytywne, czyli jak zbadano wpływ upowszechniania opieki żłobkowej, to w poprzedniej dekadzie szczególnie Niemcy tutaj wiele zrobili, to stwierdzono, że ten wpływ jest duży, wysoki i najbardziej przemawia do mnie, że dzietność tam z tych badań wynikała, że tam, gdzie było większe korzystanie w tych, na tych obszarach w Niemczech, gdzie było większe korzystanie z tej opieki żłobkowej, to tam współczynniki dzietności rosły z 1,4 do 1,52. Więc to współczynnik dzietności, my mamy 1,3, więc jak się przesuwa tam o jeden punkt, no to o 1/10 to jest, no to jest dużo. I bardzo były pozytywne tam opinie tych badaczy i to się ukazało w czasopiśmie ekonomicznym, więc nie ma powodu, żeby myśleć, że to jakaś grupa, która sprzyja tym rozwiązaniom. Więc jakbyśmy tak myśleli, i oni też twierdzili, że wydatkowanie tych pieniędzy na opiekę żłobkową no jest dużo w kategoriach koszty do korzyści dużo efektywniejsze niż wydawanie tych środków na świadczenia pieniężne. Więc to by było a propos demografii. Teraz rząd bardzo mocno podkreśla w swoich przekazach, że wzrasta liczba urodzeń. Tylko pytanie, dlaczego ona wzrasta? Jaki tutaj jest mechanizm przyczynowy? Czy ona wzrasta dlatego, że 500+, a jak już byśmy ustalili, że część tego wzrostu jest dlatego, że 500+, to tu demografowie odpowiadają, tak było w Kanadzie, że rodziny tylko przesuwają swoją decyzję, czyli i tak by miały te dzieci, tylko że mają wcześniej, bo ponad 50% społeczeństwa nie wierzy, że 500+ przetrwa. Można powiedzieć, że róbmy teraz dzieci, bo później to wycofają i nie skorzystają. No, takie można sobie próbować takie racjonalizacje. Więc to jest drugi argument, że nawet jak wzrośnie, to i to badanie niemieckie, o którym wspomniałem, oni tam twierdzili, że tak to badanie było zaprojektowane, że można wykluczyć, że te dzieci, które przyszły dlatego, że kobiety mogły łatwiej łączyć pracę zawodową z dzietnością, że to nie są dzieci, które i tak by przyszły. Więc to są te dodatkowe dzieci i ten dodatkowy wzrost, a nie tylko przyspieszenie tych decyzji. Czyli jeśli chodzi o ubóstwo, to i nawet niektórzy ekonomiści przyznawali, że to może być kolosalny wpływ na to ubóstwo rozumiane statystycznie. Jeżeli chodzi o demografię, to wpływ w najlepszym scenariuszu będzie, ale będzie on niewielki i możemy go się spodziewać w rodzinach bardziej zamożnych. To też można różnie oceniać. I to chyba wszystkie wątki. Tak. To zanim zadam pytanie dr Petraczec, to jeszcze chciałbym pana profesora jedną rzecz zapytać już na takim poziomie bardziej generalnym, bo jak kilka lat temu się spotkaliśmy tutaj w tej sali, pan profesor przyjął zaproszenie do udziału w seminarium, które nosiło tytuł Socjaldemokratyczna polityka społeczna, gdzie staraliśmy się zdefiniować, co to oznacza. A kilka dni temu wiceminister pracy, pan Marczuk, został zapytany przez dziennikarzy, jak on by zdefiniował 500+ właśnie w kategorii modeli polityki społecznej. Marczuk był znany wcześniej jako bardzo taki neoliberalny dziennikarz, konserwatywno-liberalny.
I on w tej odpowiedzi dziennikarzowi podkreślał, że to jest taki bardzo konserwatywny, prawicowy program. To znaczy strasznie bał się, żeby przylepiono temu programowi łatkę socjaldemokratycznego czy lewicowego. Z drugiej strony jest część komentatorów, którzy twierdzą, że w ogóle Prawo i Sprawiedliwość realizuje lewicową czy socjaldemokratyczną politykę społeczną. W kontekście tych modeli, jakby pan zdefiniował to 500+, jakby pan to umiejscowił? Wiceminister Marczuk, zanim został wiceministrem, to dość ostro krytykował 500+, za kilka kwestii. I on rzeczywiście tak przeciwstawił lewicową politykę, o której ja tu wspomniałem, tak jakbyśmy mogli wyciągnąć wniosek. Skoro 500+ tu się nie sprawdza w demografii, no to może rozwijajmy opiekę żłobkową. I wiele osób, które dyskutuje z perspektywy lewicowej, sądzę, o 500+, to mówią, a to nie są pieniądze dobrze. A jeżeli już akceptujemy te pieniądze na świadczenia pieniężne, no to musi im towarzyszyć rozwijanie opieki żłobkowej i przedszkolnej i upowszechnianie jej. Więc on to przeciwstawił w taki sposób, że rozwijanie opieki żłobkowej jest paternalizmem. Tak? Ponieważ ja też nazwę żłobkowe. No, ale tutaj tam w tym artykule, który akurat czytałem, to jest paternalistyczne. W jakim sensie jest to paternalistyczne? W takim sensie, że czujemy jako społeczeństwo, że kobiety powinny pracować i wysyłać dzieci do żłobków i przedszkoli. Przy czym te żłobki są bardziej kontrowersyjne w tym konserwatywnym kręgu, bo oni twierdzą, że tutaj w PRL-u też było tam prawo do dziecka, do miłości matczynej i tutaj dlatego też te żłobki w PRL-u również nie były mocno rozwinięte. Ale to nie jestem specjalistą. Tak. I dla mnie to jest, coś w tym jest, ponieważ jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że klasyczne socjaldemokratyczne welfare state to jest takie welfare state, które chce narzucić pewne wzory społeczeństwu, no to może rzeczywiście jest bardziej paternalistyczne niż takie welfare state, które by się opierało na dochodzie powszechnym, czyli dajemy wszystkim gotówkę, a reszta to nas mniej interesuje. I wtedy to rynek i preferencje osób na tym rynku zdecydują, co będzie się rozwijało mniej, co będzie się rozwijało bardziej. Więc tak on to widział, że tu mamy paternalizm, lewicowy paternalizm, a tu jest takie świadczenie, które nie jest lewicowe. On zresztą stwierdził, że lewicowe to utożsamił to z tą, co oni nazywają polityką socjalną. Tam jest takie wyraźne przeciwstawienie, które ja czułem, że ono, pamiętam, że ono już w latach 90. występowało, czyli mówimy, że jest polityka rodzinna i ona jest dla wszystkich rodzin, nie tylko dla ubogich rodzin, nie tylko dla rodzin, które tam mają jakieś problemy. I to jest polityka rodzinna i od tej polityki rodzinnej odróżniamy bardzo mocno politykę socjalną, która jest tylko dla tych rodzin. I teraz dla tych rodzin uboższych. I teraz no, rozwój naszego systemu świadczeń rodzinnych był taki, że w PRL-u to był system związany z ubezpieczeniem, czyli zasiłek rodzinny był dla tych kobiet, które pracowały i miały ubezpieczenie ZUS-owskie. W latach 90. SLD zreformowało zasiłek rodzinny w ten sposób, że przestał być on zasiłkiem z ubezpieczenia, a stał się zasiłkiem dla uboższych rodzin. Później SLD za swoich ostatnich rządów, na początku poprzedniej dekady, uporządkowało ten system, bo wyodrębniło świadczenia rodzinne, wprowadziło do systemu ten próg interwencji socjalnej i próg wsparcia rodziny. One są powiązane z minimum socjalnym i z minimum egzystencji. Także to SLD, nie wiem czy SLD było socjaldemokracją, no tak się nazywali, więc można powiedzieć, że oni zbudowali system, który był dla biedniejszych rodzin. Oderwali to od ubezpieczenia i zbudowali taki system dla biedniejszych rodzin. Jeżeli
uznamy, że tu prawicowość polegała na tym, w tym obszarze polityki społecznej, że my byliśmy zawsze za tym, żeby to było dla wszystkich rodzin, a nie tylko dla ubogich, no to był to wyraźny podział na tych, którzy są za tym, żeby była polityka rodzinna dla wszystkich rodzin, przynajmniej ta pieniężna, i polityka rodzinna tylko dla tych uboższych rodzin. Teraz jak czytam opinię SLD bądź Razem o 500+, to oni wcale nie bronią systemu świadczeń rodzinnych, który został zbudowany przez SLD. Nie wiem, czemu SLD nie broni tego tamtego systemu, bo niektórzy bronią go i twierdzą, że 500+ go rozbija, że niszczy ten system, który można bronić, a przynajmniej ten, kto go stworzył, powinien go bronić, bo tutaj Platforma niewiele wniosła. A tak czy inaczej, powiedziałbym, że mamy tutaj pewien kłopot związany z tym. Z drugiej strony, jak pamiętamy, no to z czego jest znane welfare state skandynawskie? No właśnie z tej powszechności, że dla wszystkich rodzin, że usługi, że tylko i rynek pracy jest bardzo tam ważny. Więc co prawda jeszcze nie przyglądałem specjalnie świadczeniom rodzinnym i ewolucji świadczeń rodzinnych w tych welfare state, ale to przecież we Francji też było powszechne, więc jak już następuje odchodzenie od powszechności, to teraz może pod wpływem, nie wiem, jakichś doświadczeń z innych krajów, oni stwierdzają, że może odetniemy, może jednak będziemy to bardziej koncentrowali na osobach uboższych. Ale ta powszechność mi się kojarzyła dość mocno nie z prawicą polską, tylko właśnie ze skandynawskim welfare state. Dlatego jak miałem to pewien taki, no, zamieszanie było w mojej głowie, tak? Bo nasza lewica mówiła, że i wprowadzała rozwiązania tylko dla ubogich. Tamta lewica skandynawska to było powszechne. Teraz być może tam we Francji czy tam myślą, żeby może to ograniczyć. Więc tutaj mamy ogólniejszy kłopot, sądzę, żeby wybrać jakieś rozwiązanie i stwierdzić, no, czy ono jest lewicowe czy prawicowe z tego repertuaru rozmaitych rozwiązań. To tak jak powszechny dochód podstawowy. To popierany jest przez lewicę, bo wzmocni siłę przetargową pracowników albo przez część lewicy. Tak? Ale też popierany jest przez neoliberałów, którzy twierdzą, że no to będzie zamiast tego welfare state, które tam w Stanach Zjednoczonych głównie ma postać pomocy takiej społecznej dla samotnych matek, i to wreszcie zostanie wyrzucone do kosza. Więc tu mamy pewne kłopoty. Marczuk, wydaje mi się, że on jest bardzo silnie liberalny. Czasem wydaje mi się, że to od niego wyszło, że to, co teraz realizują w polityce rodzinnej, to jest narodowy liberalizm. Narodowy liberalizm, ładna nazwa. Ja bym to skojarzył tak, że to jest Polska liberalna połączona z prawicą socjokulturową. To socjokulturową prawicę reprezentuje PiS i jego z Kościołem takie silne związki. To jest prawica socjokulturowa. Natomiast na poziomie świadczeń, no to jest taki, byłaby to Polska liberalna. Tylko że właśnie tu mamy kłopot, czy takie świadczenie powszechne, wysokie, które bardzo mocno redukuje ubóstwo i nierówności, czy to jest... Nacjonaliści szkoccy są bardzo lewicowi, jeśli chodzi o ich politykę społeczną, i te organizacje walczące z ubóstwem, z którymi rozmawiałem w Szkocji, one twierdzą, że teraz jak nacjonaliści szkoccy rządzą, to oni są proszeni przez tych nacjonalistów do wszystkich rzeczy, które są związane z ubóstwem, i wszystko, co oni proponowali wcześniej, popierają. Nacjonaliści szkoccy jednak, wydaje mi się, może mniej są tacy socjokulturowo-prawicowi. Tak, więc mamy... Tak, mamy, jeżeli byśmy tu rozmawiali, no to wydaje mi się, że te wymiary socjokulturowe jest istotny, i ten wymiar Polska solidarna, Polska liberalna. I tutaj Marczuk chce tą Polskę liberalną dołączyć do PiS-u. Natomiast ja wydaje mi się, że równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że to jest jednak rozwiązanie z zakresu Polski solidarnej, bo gdzie ono idzie? Ono idzie do biedniejszych rodzin przede wszystkim. Ono idzie przede wszystkim na wieś, na prowincję. Tam to jest bardzo duży zastrzyk pieniędzy dla rodzin. Więc można by powiedzieć, że jeżeli tam zidentyfikujemy przegranych transformacji, to jest to czysta Polska solidarna.
I wówczas Marczuk ma problem, bo on krytykował wcześniej to rozwiązanie, dlatego że wydawało mu się mało liberalne, a teraz musi je bronić, bo jest w rządzie. Tak? Nazywa to narodowym liberalizmem, ale możliwe, że to jest raczej narodowy... Tak, powiedziałbym prawicowy solidaryzm, żeby tutaj nie włączać tych skompromitowanych pojęć i żeby nie zarzucać, bo oczywiście to nie było moją intencją w żadnym razie, żeby tu coś sugerować w tym duchu. Natomiast jak to rozważałem, to te dwa wymiary to mi się podoba, czyli mamy lewica, prawica i tutaj ta tradycjonalizm, katolicyzm kontra ta bardziej obyczajowo liberalne środowiska i Polska liberalna kontra Polska solidarna. I teraz jakbyśmy się zastanawiali, no to jak my lewicowcy, prawdziwi lewicowcy, ale co to znaczy? Czyli my też jesteśmy za Polską solidarną, ale może bardziej solidarną niż to 500+. Jeszcze bardziej solidarną i teraz, skoro nie, tutaj na tym froncie nie wygramy już, albo będzie trudno, to musimy uderzyć w tą lewicę socjalno-kulturową, czyli za to krytykować między innymi 500+. I tu widzę, że na lewicy krytyka polityczna bardzo stara się na przykład skrytykować 500+ za to, że ono promuje jednak taką tradycyjną rodzinę. A, 500+ nie przewidziano żadnych zabezpieczeń przed tym, żeby kobiety wychodziły z rynku pracy, więc to jest jeden punkt. Drugi punkt to promuje wielodzietność, bo im więcej dzieci w rodzinie, tym wyższe są te doświadczenia. A rodzina, w której kobieta jest w domu i rodzina wielodzietna, no to jest tradycyjna rodzina. Powiedzmy sobie szczerze. Pani również mam krytyczną uwagę do profesora, to może... To jest stwierdzenie i później pani przy kobiecie nie chciałem używać tego słowa. Po pierwsze, ma pan takie poczucie fałszywe skromności. Kilka slajdów, kilka tabel. Pan Morawiecki, magister historii, kilka slajdów, jest Narodowy Program Szczęśliwości Gospodarczej. Spokojnie. Te kilka slajdów, jeśli wzbudziły zainteresowanie, to pewno coś istotnego mówiły. I bez takiego cofania się. Jestem bardzo rad, bo słyszę pana trzeci raz, że jest pan koordynatorem Wielkiej Myśli Polityki Społecznej profesora Tymowskiego, profesora Rajkiewicza i całego międzywojnia, gdzie myślało się, jak społeczeństwu, jak ludziom ma dziać się lepiej i jak czynić pracę. Także to po prostu cieszę się, że jest kontynuator na dużym poziomie odwagi cywilnej i pewnej poziomu naukowego, który nawet środowisko Gazety Wyborczej nie jest w stanie obawić czy dyskutować. Natomiast myślę, że trzeba się cofnąć, co, jeśli chodzi o te proste przełożenie. Demografia to jest poważna sprawa na 15-20 lat, jeśli proces się potwierdzi badaniami, to wtedy to dopiero będzie można mówić. I takie mówienie, że dam ci 600 i będziesz miał czwarte dziecko, jest wulgaryzacją intelektualną i naukową samego zagadnienia. Natomiast jeżeli chodzi o taki wymiar polityki społecznej, to jeśli tak by to rozumieć, to trzeba by się kierować w naszej kulturze cywilizacji europejskiej, jednak sięgnąć do tego Protagorasa, który mówi, że człowiek jest miarą wszech rzeczy. I jak gdyby później całe 2500 lat historii człowieka, społeczeństw, kultury i zmagań się różnorakich. Jeżeli tu ustalimy, że człowiek jest centrum, to odrywamy się od tej takiej doraźności, czy PiS, czy antypiS. To jest przejściowa faza. Przeszliśmy. Pan dobrze pamięta, bo współzakłada Polską Partię Przyjaciół Piwa, które się później podzieliło na piwo małe, piwo duże. Ja zakładałem. Nie, żartuję, bo lubi pan piwo. Chodzi o to, że są to pewne epizody w procesie zmian społecznych, politycznych, które przejdą. Też ja mógłbym poprosić o ten głos, jak będzie publiczność, bo... Natomiast jeżeli chodzi o politykę społeczną, to w tej nauce polskiej, nauce polityki społecznej,
każdy z tych mentorów nieżyjących, chociaż jeszcze profesor Rejkiewicz żyje, powiedziałby przedszkola, przede wszystkim publiczne na wysokim poziomie przedszkola, edukacja i szkoła publiczna na wysokim poziomie uzbrojenia finansowego, dydaktycznego i tak dalej. To jest polityka społeczna, a nie błyszczek w postaci takiej, że się osiągnął chwilowy sukces. Rozmowy na temat tego, czy starczy pieniędzy, czy nie, wczoraj facet przed wypadkiem swoim samochodowym powiedział, że wydaje 30 miliardów na parasol. 30 miliardów wydaje. Pan Kownacki się chyba nazywa, nie? I to są, mówię, i tutaj 30 miliardów, a tutaj, znaczy mówię, w gospodarstwie narodowym trzeba patrzeć, jak to, co zebrane, zgodnie z celami podstawowym wydane. Natomiast do tego, co pan Michał mówi, a to na wódkę, a to na to, są to takie ujadania niekompetentne, nieuprawnione, bo wtedy byśmy musieli się zgodzić z taką tezą, ponieważ mamy udowodnione w Polsce też kilka przypadków wskazanych księży za pedofilstwo. To czy każdy ksiądz jest pedofilem? Nie wiem, nie wiem. Nie, ale nie. Opowiadanie tak, że ktoś wódkę wypił, że to być może wśród tych 2 milionów wzięli 2 butelki więcej, ale to nie tu jest problem społeczny. No, tyle. Skończyłem, ja już będę milczył, do końca będę pił wodę. Trzymam pana za słowo. Teraz zgodnie z... Przepraszam cię, że za to, że tutaj zostało przerwane to spotkania i bardzo proszę. To było 500+, więc tym lepiej, ponieważ może zacznę tak, że kiedy Michał zapytał mnie, czy chcę wziąć udział w tym spotkaniu, co Michał potwierdzi, wahałam się jakiś czas, ponieważ ja się nie zajmuję programem 500+. Ale uznaliśmy, że skoro jedno z pytań, które pojawiało się w opisie naszego dzisiejszego spotkania, dotyczy tego, czy PiS odbiera elektorat socjalny, to ja opowiem coś o badaniach, które robię właśnie w Instytucie Polityki Społecznej, ponieważ biorę udział w 2 takich międzynarodowych badaniach prowadzonych, finansowanych przez Komisję Europejską. Jeden projekt już się właściwie dokończył i wkrótce wydamy książkę jeszcze przed czerwcem. Myślę, ta książka powinna się ukazać. A mówię o tym dlatego, że te badania są ciekawe także z punktu widzenia właśnie socjalnego i tego, czy PiS odbiera ten elektorat, czy nie. Otóż część z Państwa pewnie wie, jak wyglądają te projekty z Komisji Europejskiej. One się składają z bardzo wielu pakietów badań i bardzo wielu różnych metodologii. I nasze badania, co mi bardzo się spodobało i czasami mnie nawet zaskakiwało, niezależnie od tego, czy robiliśmy sondaż, czy robiliśmy analizę dyskursu, czy robiliśmy analizę prawa pracy, czy robiliśmy wywiady pogłębione z bardzo wieloma organizacjami czy pracownikami ministerstw, właściwie na każdym etapie wyszło nam to samo. Więc bardzo się cieszę i właściwie, że mogę też to dzisiaj tu opowiedzieć. I to jest też częściowo odpowiedź na pytanie, które się pojawiało w opisie naszego spotkania. Otóż zacznę tak, że jedno z... najogólniej rzecz biorąc, z naszych badań wyszło, że oprócz tego, że jak wszyscy wiemy, ten neoliberalny dyskurs i neoliberalne rozwiązania dominowały właściwie w polskiej polityce społecznej do 1989 roku. Tu się wszyscy zgodzimy, myślę, że nie trzeba tego wyjaśniać. To oczywiście mieliśmy też okres kryzysu gospodarczego, który w Polsce, polski rząd twierdził, że jesteśmy zieloną wyspą, bo mieliśmy dobre wskaźniki PKB i chwaliliśmy się tym, że nie mamy kryzysu. Otóż z naszych badań wyszło właśnie, że ten kryzys był i że za ten kryzys zapłacili pracownicy i obywatele zwykli. I to między innymi sprawiło, że PiS wygrał te wybory. Oczywiście między innymi, bo nie mówię, że to jest jedyny czynnik, a też mamy wiele innych czynników, łącznie z tendencjami światowymi. I wśród tych badań zacznę od sondażu, który był przeprowadzony w 9 państwach Unii Europejskiej na 10 tysiącach obywateli, a więc są to badania absolutnie reprezentatywne. Już na tym poziomie wyszły nam bardzo ciekawe wyniki. Na przykład, jeżeli pytaliśmy Polaków, czy pogorszyła się ich sytuacja zawodowa, to zdecydowanie częściej niż w innych krajach Unii, czy Wielka Brytania, czy Szwecja, czy Niemcy, czy nawet, co ciekawe, Grecja, Polacy mówili, że mają coraz więcej nieodpłatnych godzin, że pogorszyły się ich warunki pracy, że ta sytuacja ich na rynku pracy jest bardzo niestabilna. No nas szczególnie zaskakiwało zawsze w tych porównaniach to, że Polska wypadała gorzej niż Grecja, bo wiadomo, Szwecja, Niemcy to jest inna liga i inny model polityki społecznej oczywiście, ale jednak.
Wśród pytań było też pytanie o to, co ciekawe i co też wiemy w ogólnej takiej podstawowej wiedzy, że Polacy na przykład bardzo dobrze spłacają kredyty na tle innych obywateli innych państw. Ale z sondażu wyszło nam, że robią to kosztem wakacji, kosztem jakiejś części swojego życia pozazawodowego i nawet częściowo kosztem opieki medycznej, co pokazuje, że rzeczywiście te kwestie społeczne uderzyły, ten kryzys uderzył w obywateli. Dwa takie, wydaje mi się, najciekawsze pytania, jak tu znowu wypadliśmy gorzej niż Grecja, to jest pierwsze subiektywna ocena zmian ekonomicznych w gospodarstwie domowym. Polacy zadeklarowali, że odczuli naprawdę pogorszenie tej sytuacji i to pogorszenie znowu gorsze nawet niż w Grecji, w sytuacji gospodarstw domowej, w sytuacji ekonomicznej. I innym jeszcze jeden wniosek, który też szalenie mnie zaintrygował, to jest to, że pytaliśmy, czy czuje się pani, że pani sytuacja ekonomiczna jest gorsza czy lepsza od sytuacji pani rodziców, gdy byli pana w pani wieku. I się okazało, że Polacy zdecydowanie częściej mówią, że czują się gorzej i że ich sytuacja jest gorsza niż rodziców, kiedy byli w naszym wieku. Co wydaje mi się szczególnie interesujące także dlatego, że większość naszych rodziców była w naszym wieku mniej więcej w latach 80., czyli w czasie dosyć trudnym. Oczywiście jest to pytanie o subiektywne odczucie, więc nie możemy na tym podstawie wyciągać innych wniosków, ale to bardzo wiele pokazuje. To jest jeden pakiet z badań. Inny pakiet to była właśnie analiza ustawodawstwa, której to analizie towarzyszyły właśnie wywiady pogłębione i z przedstawicielami ministerstw i związków zawodowych i organizacji pracodawców. No i oczywiście główne dwie ustawy, to jest ustawa z 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego. Sama nazwa jest intrygująca, bo jeżeli nie mamy kryzysu, to czemu mamy łagodzić jego skutki? I mamy jeszcze, to była ustawa, która była tak zwanym pakietem antykryzysowym, ona obowiązywała przez 2 lata, ale w 2013, dokładnie 11 października, uchwalono nową ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, które to rozwiązania wprowadziły na stałe zmiany w kodeksie pracy. I mówię o tych dwóch, bo ustaw było oczywiście bardzo wiele, ale mówię o tych dwóch szczególnie, ponieważ one właśnie przyczyniły się do zwiększenia liczby niepłatnych nadgodzin, wydłużono okres rozliczeniowy i to wszystko wpłynęło na to, o czym mówili w sondażu obywatele naszego kraju, że ich sytuacja się znacznie pogorszyła i była niestabilna. No i jeżeli połączymy to też z innymi rzeczami, ja też bardzo cieszę się, że dzisiaj jest Katarzyna Duda tutaj, bo ten raport, który powstał pod auspicjami Ośrodka Misji Społecznej La Sala Outsourcingu, jest w administracji publicznej, też pokazuje to nachodzenie się tych procesów, to, że mieliśmy ustawę o finansach publicznych, która sprzyjała też temu, żeby pracowników zatrudniać w administracji publicznej, która powinna być właściwie wzorem, w urągającej godności warunkach, czego najlepszym przykładem jest ta sprawa z dzisiaj, wczoraj właściwie, ta, która toczy się w Opolu i patrzy cały czas na kasie, ponieważ bardzo intensywnie ona tam walczy o tych pracowników. To pokazuje też takie ogólne trendy, a z wywiadów oprócz analizy ustawodawstwa wyszło nam oczywiście to, co także wydaje mi się oczywiste w pewnym sensie, a mianowicie niesamowita segmentacja naszego rynku pracy. To, że mamy rzesze ludzi na umowach cywilnoprawnych, którzy są pozbawieni w dużej mierze, właściwie mieliśmy pozbawieni praw pracy, praw ochrony ubezpieczenia społecznego, i osoby, które były na rynku pracy i bardzo dużym problemem na umowach zwykłych i bardzo dużym problemem były też kwestia dialogu społecznego. Tutaj dzisiaj też są reprezentanci OPZZ, bardzo się cieszę, bo wiedzą najlepiej, że dialog z poprzednim rządem był naprawdę trudny. I to wszystko się na siebie nakłada i pokazuje, że ta sytuacja społeczna była bardzo trudna i nie dziwią więc odpowiedzi w sondażach. Robiliśmy też, to jeszcze ostatnia rzecz, bo nie będę mówić o wszystkich oczywiście badaniach, które prowadziliśmy, ale to też się ciekawie pokrywa, bo robiliśmy też analizę prasy. Przeanalizowaliśmy dokładnie 4 tytuły, 1000 artykułów wylosowanych na podstawie słów kluczowych z każdego z tych tytułów. To był Fakt, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. I z tych badań wyszło nam, że właściwie my w prasie to widzimy tak, obowiązkiem pracodawcy jest i wymagamy od pracodawcy, żeby on przestrzegał prawa pracy i to jest wszystko, czego od niego wymagamy. Natomiast od pracownika wymagamy, żeby był elastyczny, żeby się dostosowywał do zmian na rynku pracy i to wszystko też pokazuje, że to szło razem.
I kiedy mówię o tych wszystkich wynikach, to teraz chciałam pokazać, jak to na różnych płaszczyznach wyszło. To teraz wracam znów do sondażu i wreszcie wracam do odpowiedzi na pytanie z naszego dzisiejszego spotkania. A mianowicie pytaliśmy też obywateli tych wszystkich państw, 9, teraz to były, ten sondaż był przeprowadzony latem 2014 roku, teraz przeprowadziliśmy drugi, ale jeszcze wyników nie mamy, więc trudno się odnosić. Ale pytaliśmy też o to, jak głosowali w poprzednich wyborach lokalnych, samorządowych, parlamentarnych i europejskich i jak planują głosować w następnych, najbliższych. To był 2015, przepraszam, nie 2014 rok. To był rok, kiedy wygrał PiS i w naszych badaniach wyszło bardzo wyraźnie, że osoby, które mówiły o pogorszeniu się sytuacji, o tym, że się czują gorzej niż ich rodzice, które wskazywały tą niestabilność na rynku pracy, niezależnie od tego, na kogo głosowali wcześniej, bardzo często deklarowali, że będą głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, czyli w jakimś sensie widać, że Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc o tych kwestiach socjalnych, bo sondaż był już mniej więcej w czasie kampanii wyborczej, w jakiejś mierze być może odpowiadał na to zapotrzebowanie Polaków. No ale też pamiętajmy, że to był czas kryzysu, czas zmiany dyskursu, w ogóle też światowego, więc nie należy rzeczywiście wyciągać całkowitych wniosków z tego. No i w tym kontekście, jeżeli mamy świadczenie 500+, które rzeczywiście, jak słucham i słyszę osób, które badają ten program, wpływa na poprawę i likwiduje ubóstwo, szczególnie skrajne ubóstwo i ubóstwo dzieci. W mojej dziedzinie, no powiedzmy, mamy reformy, które, że reformy to za duże słowo, ale zmiany na przykład, które znacznie zwiększają teraz możliwości, może nieznacznie, ale w jakiejś mierze inspekcji pracy. Mamy stawkę godzinową, mamy minimalną pensję na poziomie 2000 zł, mamy minimalną emeryturę na poziomie 1000, chociaż nie jest gwarantowana dla każdego. Kwestia wieku emerytalnego jest zbyt kontrowersyjna, bym o niej mówiła, ale najogólniej rzecz biorąc mam poczucie, że rzeczywiście te badania, to wychodzi z badań i widać, że Polacy potrzebowali tego, że to, że nie było kryzysu, było tylko wynikiem PKB, za który zapłaciliśmy wszyscy jako obywatele i pracownicy. I jeśli mamy jeszcze na koniec kilka słów o tym 500+, o którym, tak jak mówię, ja się w ogóle nie zajmuję tak zawodowo, żeby się szeroko wypowiadać na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o to odejście z rynku pracy, czytałam jeszcze hipotezy, bo to nie są badania potwierdzone, ale powstaje takie pytanie, jeżeli ludziom opłaca się odejść z pracy, bo będą mieli 500+, to powstanie pytanie, jakiej jakości była ta praca. I właściwie, jeżeli mówimy, sytuacja na rynku pracy jest dobra, owszem, jak popatrzymy na poziom bezrobocia, ale te wszystkie rzeczy, które pokazują, jaka jest sytuacja Polaków na rynku pracy, wskazują, że Polska potrzebowała pewnych rozwiązań socjalnych i PiS zagospodarował to z całą pewnością. No, ja bym powiedziała już na koniec zupełnie jako osoba tutaj tych progresywnych, zgodnie z nazwą, że prawa socjalne są szalenie bardzo ważnymi prawami człowieka, ale nie jedynymi. I mam nadzieję, że Lewica, być może razem, być może Inicjatywa Polska, jakieś pojawiają się nowe ruchy, udaje się coś przejąć, aczkolwiek PiS naprawdę wygrał tę walkę w ten sposób. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Takie dwie refleksje. Po pierwsze, jestem ciekaw, jak już te wasze badania się ukażą. Jestem ciekaw w konfrontacji na przykład z takimi dokumentami jak prognoza profesora Czaplińskiego, prognoza społeczna, która rysowała obraz Polski w zupełnie innych barwach. A po drugie, to był ciekawy wątek dotyczący zaburzenia prywatnego Polek i Polaków, bo w organizacjach prasowych mogliśmy w ostatnich miesiącach znaleźć informację, że firmy lichwiarskie, parabankowe w Polsce tracą klientów i niektórzy też wskazują, że to być może jest także efekt 500+. Ale to chciałbym teraz Państwa zachęcić do zadawania pytań bądź wygłaszania krótkich komentarzy. Zarówno Pan Profesor, jak i Pani Doktor są do dyspozycji. Bardzo proszę. Dzień dobry, Małgorzata Romanowicz. Chciałabym zapytać, Pani Doktor, dziękuję Państwu obu za bardzo interesujące wypowiedzi. Chciałabym zapytać, kiedy możemy spodziewać się tej publikacji, jaki będzie jej tytuł i upewnić się, że badania, o których była mowa, miały miejsce w 2014-2015 roku, bo tak zrozumiałam tę wypowiedź. Od razu? Dobrze, w
publikacja będzie nosić tytuł Obywatel na Zielonej Wyspie. Okaże się, jak sądzę, przed latem, ale tego dokładnie nie wiemy, bo finalizujemy ją w tej chwili. I myślę, że najlepiej będzie po prostu śledzić stronę Instytutu Polityki Społecznej, bo my go wydajemy. Projekt był w latach 2014-2015, ale teraz mamy nowy projekt też, który kończy się w przyszłym roku, w 2018. I część tych badań się trochę pokrywa, co pozwoli nam na przeanalizowanie pewnych trendów. Mamy też, tak jak mówiłam, sondaż, który w tej chwili właśnie przeprowadzaliśmy. Właściwie chyba wczoraj przyszły wyniki, więc to jest dostępne. A jeśli chodzi w ogóle o te badania, ten projekt, o którym mówiłam, to jest strona, ten projekt się nazywa LiveWhat, czyli to jest trudno, tak jak życie, i what, czyli pytanie co, live w chat, tak się nazywa dokładnie, taki jest akronim tego projektu. I jest strona internetowa, na której jest bardzo wiele raportów, nie tylko polskich, ale także z tych innych 9 krajów. Tak samo jak ten drugi projekt, o którym mówiłam, on się nazywa z kolei TransSol, jest łatwiejszy do zapamiętania, bo to jest Transnational Solidarity. I także jest strona, na której te wszystkie rzeczy się znajdują, o których mówiłam, badania, wyniki i raporty. Bardzo proszę. A mogę 2-3 pytania? No, nie będzie odpowiedź długa, ale ja jestem ekonometrykiem, czyli takim patrykiem od modeli matematycznych gospodarczych, i jakby tym językiem spróbuję popatrzeć. Bo dla mnie, skoro ograniczamy się do pytania o 500+, jest to dobre ćwiczenie, taka wprawka przed rzeczywiście wspominanym przez profesora tym minimalnym dochodem gwarantowanym, czy jakby to było w różnych krajach, które jest nieuchronne. Już nie powiem o na przykład w targecie partii Razem, czyli wszyscy śmieciówkarze i tak dalej, i tak dalej. Oni po prostu nie będą mieli uprawnień emerytalnych, oni muszą któregoś dnia zawitać czy zapukać do tych drzwi, gdzie się mówi o minimalnym dochodzie gwarantowanym. Czyli nie takim, który gwarantuje dostatnie życie, ale takim, który gwarantuje, jak ja to nazywam, 5+2, czyli koszula, podłoga, bilet, posiłek i gazeta, prawda? A te dwa to opieka medyczna i edukacja. Są elementy tak niezbędne dla współczesnego człowieka. On są słowo humanitaryzm tutaj jakby się samo narzuca, i to nie są, to nie taka łaska kogokolwiek. Ja nie mówię rządzących generalnie, bo zaraz będę mówił o drugim zdaniu zaraz wygłoszę. Cała ta obawa, że 500+, czy podobne zabawy typu mieszkanie i tak dalej, odbierają elektorat lewicy, ona się opiera na pewnym błędzie narracyjnym, który moim zdaniem celowo przez cały okres transformacji jest popychanie w kierunku tego błędu, a ten błąd mówi taką rzecz, że ludzie lewicy generalnie, niezależnie czy to są socjaldemokraci, czy socjaliści, czy komuniści, ludzie lewicy, znaczy takie jest postrzeganie tego towarzystwa, myślą głównie o tym, żeby zabezpieczyć człowieka z psiarki. Żeby jednym słowem dać szansę nierobowi, żeby się upił, jeśli już mówimy takim szybkim językiem. Otóż nie. Już nie będę sięgał do klasyków, bo się to bardzo ujawnię, ale generalnie jest tak, że podstawą lewicowości jest kształtowanie obywatela, to znaczy człowieka, który funkcjonuje współdzielnie, czyli przedsiębiorcy nastawiony nie na zysk, a na zabezpieczenie, na zaspokojenie potrzeb środowiska, w którym to przedsiębiorstwo działa, kolektywne zresztą przedsiębiorstwo, oraz na samorządności, czyli na takim obywatelstwie, czyli na dobrym rozeznaniu w sprawach publicznych i takiej niezłomnej, bezinteresownej, bezwarunkowej skłonności do czynienia tych spraw publicznych lepszymi, niż one są. To nazwijmy obywatelstwem, a nie to, co się rejestrowym obywatelstwem nazywa, czyli PESEL, NIK, KZL i wszystko, za co się mogę chwycić i opodatkować. Jeśli jakby lewica, a na pewno nie teraz, kiedy głównym człowiekiem lewicy w Polsce jest przedsiębiorca, który nic nigdy nie zrobił za swoje, prawda? Znam go 40 prawie lat, więc o czym mówię. Jeśli lewica takiego projektu, o którym tutaj mówię, czyli samorządność, spółdzielczość, budowanie, kształtowanie obywatela po prostu, nie mówię koniecznie człowieka lewickiego, ale obywatela po prostu. Jeśli lewica z takim projektem nie wyjdzie, jeśli lewica choćby nie puści w przestrzeń jakiejś dużej kampanii na temat, nie wiem, formowania prawdziwej spółdzielczości, a nie takiej, jak to jest tam na przykład mieszkaniowej, tak troszkę, żeby się nie rozwijać, to lewica będzie tracić elektorat na rzecz nawet najbardziej skrajnie przeciwnej strony, jakiejkolwiek. Wszelkie przedsięwzięcia socjalne, tak jak zresztą
wielki projekt społecznej gospodarki rynkowej kilkadziesiąt lat temu, już ładnych parę lat temu, 80 prawie wdrożone i później on tak falą taką przez Europę się przetoczył. To był projekt socjalny, to był taki ukłon gospodarki liberalnej, tutaj ordoliberalnej w kierunku tych, którzy sobie nie radzą w tym właśnie projekcie. Jeśli takie projekty będziemy nazywać lewicowymi, to później powstaje taki stereotyp, że każdy, kto da komuś 500+, czy mieszkanie, czy zasiłek dla bezrobotnych i jakieś podobne takie przedsięwzięcia, czy darmowy żłobek, to ten ktoś jest lewicowy. Ja bardzo podziwiam różnych ludzi, którzy pokotem kładą się przed bronią ludzi przed ekspansjami na bruk i tak dalej. Ale to są wszystko, to jest pogotowie rachunkowe, że to o liczbie nikt nie mówi. Jeśli by te zadłużone mieszkania, które się bronią przed ekspansjami, wyszły z tych spółdzielni, gdzie są zadłużone i założyły własną spółdzielnię, żeby pracować, o to rozumiem, to byłby jakiś projekt, no ale naszej lewicy jakikolwiek. Gdziekolwiek, chyba na takie przedsięwzięcia nie stać. Jeśli ostatnie zdanie, które jakby, znaczy te dwa zdania, które powiedziałem, chyba uzasadnię to trzecie zdanie. Otóż skoro gdzieś tam w naszym tytule mamy globalizację, to ja sądzę, że podstawowym takim znakiem tej globalizacji jest świadome, wyrachowane przez ośrodki, już żeby tu znowu nie popaść w jakieś tam różne koncepty. Są tego ośrodki, tak na przykład Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, one dążą do tego, żeby ograniczyć generalnie liczbę podmiotów gospodarujących, zarówno ludności, jak i przedsiębiorców i tak dalej, które mają zdolność akumulacyjną, taką zdolność oszczędzania, z której mogą swoje tam różne przedsięwzięcia prywatne, gospodarstw domowych czy firmowe rozwinąć. Na tym jakby cała bajka polega i to oznacza, że na przykład im większe przedsiębiorstwo, tym łatwiej jest mu unikać wpłacania do budżetu, ale tym łatwiej jest też czerpać z tego budżetu poprzez jakieś tam partnerstwa prywatno-publiczne, poprzez jakieś udział w większych projektach itd. itd. To oznacza to, o czym mówię. Znaczy pozostawia się coraz szerszy zresztą margines tych, którzy akumulować nie mogą, nie mają dostępu do budżetu poza jakimiś tam przegodniami generalnie itd. A ci, którzy powinni zasilać społeczną pulę dostatku, czyli najbardziej korzystni przedsiębiorcy, no to nie myślą nawet o zysku. O zysku myśli facet na bazarze, czy jakiś tam drobny przedsiębiorca. Natomiast za przeproszeniem kurczyk, przepraszam, żeby było to na blisko, on nie myślał o zysku, tylko o tym, jak się dobrać do tego budżetu poprzedniej na największe tego typu inicjatywy. I chyba skończę. Generalnie chodzi mi o to, że wszystkie te rzeczy, które omawiamy jako temat główny dzisiaj, one się biorą z tego, że poszerza się na całym świecie. Polska jest oczywiście tutaj takim szczególnym egzemplarzem, transformacja ciężko ją doświadcza w tym względzie, ale na całym świecie jest w sposób wyrachowany prowadzona polityka kurczenia, inaczej poszerzania osób, które nie mają zdolności akumulacyjnych. I z tego się jakby wszystko bierze, stąd się biorą te wszystkie jakby programy, które nazywamy socjalnymi, lewicowymi, itd. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Filip Konopiński, Fundacja Koalicji Wielkiej. Jeden głos ad vocem i jedno pytanie do pana profesora Scharfenberga. Pierwsza rzecz to jest trochę inspirowany Anią Gromadą, która u nas też się zajmuje tym tematem właśnie Fundacji Kaleckiego. Chciałem odnieść się do tego punktu o tym, czy jest 500+ jest polityką konserwatywną czy lewicową i to jest zwrócić uwagę na jeden element. To znaczy, jeżeli zastanowimy się, która grupa jest dosyć celowo wyłączona z grupy beneficjentów, rzekomo w celach oszczędnościowych, ale możemy tak tylko domniemywać, to oczywiście samotne matki, które zarabiają powyżej tego minimum egzystencji, w związku z czym ciężko nie skojarzyć tego na przykład z kampanią, z różnymi kampaniami społeczno-medialno-politycznymi, na przykład w Wielkiej Brytanii, na przykład w początku lat 90., gdzie te samotne matki były targetowane jako źródło społecznych patologii. Więc tutaj ciekawe, no, także dla badaczy na przykład, czy będą miały miejsce zmiany struktury rodzinnej, na przykład częstsze małżeństwa. Nie wiem, na przykład samotnych rodziców jako zjawisko w celach fiskalnych, ale nie odbierajmy potęgi miłości. A drugie pytanie jest takie, oczywiście pytanie jest o finansowanie tego
tego programu, nie w tym kontekście, że zabraknie w budżecie, czy jeżeli gospodarka będzie rosła, to nie powinien być problem po prostu, tylko raczej o kwestię możliwości dalszych polityk tego typu, no, w kontekście ograniczonego budżetu państwa polskiego. No i właśnie tutaj pojawił się ten pomysł tysiąca złotych dochodu gwarantowanego. I no, z takich szacowanych kalkulacji to mniej więcej byłby cały budżet Polski, gdyby tak podzielić na obywateli. I rozumiem, że to oczywiście także to doliczałoby kwestie ZUS-owskie i innego rodzaju ubezpieczeń, ale czy o ile na Zachodzie kwestia dochodu gwarantowanego jest no, w zasadzie blisko przyszłością, czy u nas jednak to nie jest kwestia pokolenia bądź dwóch. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Proszę Pan, potem Małgorzata, potem Pan Profesor. Proszę Pan. Ja tylko właśnie pochodzę z Ursusa, mam moje nazwisko Władysław Rodzicki. Ożeniłem się drugi raz. Ale mym tymi sąd dorzucił taki, że okej, bo miałem dwoje dzieci, trzecie było jeszcze jedno przysposobione, czyli było pięcioro dzieci. I teraz ja tu widzę w tym 500 plus, widzę pewną rzecz, która nie poniża nie innych ludzi, którzy się korzystali z opieki społecznej. Bo z opieki społecznej ktoś coś tam powiedział, jak UB czy SB, jak SB czy tam NBN, IBN, już jesteś załatwiony, czyli nie dostałeś świadczenia. Były takie przykłady, że mogli być u nas pięcioro dzieci, bo kawalerka 21,5 metra. Staraliśmy się o drugą, taka po archiwum, takie było, tam było, no to żeśmy po wielu tam bojach dostali jako sypialnię. W międzyczasie nie mogliśmy dostać już mieszkania większego, bo się skończyły czasy socjalizmu, nawet solidarnościowi. Niektórzy mówią, którzy byli, że szkoda, że ten Jaruzelski, ten okrągły stół tak wcześnie wprowadził. Trzeba było jeszcze przytrzymać kulera 5 lat, to byśmy mieszkania mieli darmo. Tak, to musimy ciężkie pieniądze płacić w tym nowym kapitalizmie. I teraz o co mi chodzi? Chodzi o taką sprawę, że załapałem się na działkę budowlaną. Na tej działce budowlanej, na kuźnicy kłętowskiej. I co ciekawe, jak się budowali, to po prostu pierwsze partie te piwnice, to kamienie lane za tego, tego co chodzi. No i tego. To jak było spotkanie, zebranie takie, to niektórzy to powiedzieli, po co się ta bida buduje tyle dzieci. A opieka słuszna, żona przyszła do nas i taka koleżanka mojej żony, to znaczy, mówi, ale wy to macie dobrze, bo słuchajcie, korzystacie, no budujecie. Ludzie, kaj, to była, myśmy cebula, chleb, mleko. I to, o co chodzi? I dzisiaj wszystkie pięcioro dzieci pokończyły studia wyższe. Myśmy bardzo skromnie żyli, gorzej jak zostali nad morze, powiedzieć. I dzisiaj mam zazdroszczą, że żeśmy się nie poddali, no, wszystkie wykształcone, renowowane uczelnie, techniczne oczywiście, w firmach zajęcznych pracują dobrze. Ja dzisiaj nadal się boję kapitalizmu, że ona już 5 lat pracuje, 6 roku. Na emeryturze jest, pracuje na cały etat w Kerkurze, zasuwa, ma świadczenie, odprowadza i to podnoszą co miesiąc, bo my się boimy kapitalizmu, bo nie wiadomo co dalej będzie. No, także tylko to, że nie, ludzie już są nie poniżani. To jest dobry plus. Chociaż inne plusy to PiS na rozradę, nie? Ale tutaj to... Bardzo dziękuję. Tak, ja chcę wesprzeć głos Ursusa, ale też, ponieważ tak się wydarzyło na takich spotkaniach, że panowie mówią zwykle wiele dłużej, to sobie pozwolę też na ad vocem i będę mieć trzy pytania. Pierwsze zadam od razu i to jest do, i do pani doktor Pitarczyk i do pana profesora. Jakbyście inaczej to 500 plus ułożyli? Czy ono powinno być iść za dzieckiem? Czy ono powinno być regresywne i zależne od dochodu? Bo też padło tak, że można to było lepiej ułożyć, więc pytanie jak? I teraz dwie rzeczy chcę dopytać. Czy są jakieś badania na ten temat? Dlatego, że po pierwsze kolegium Civitas na początku ubiegłego roku spekulowało, czy zbierało opinie, czy pierwsze sondaże, jakie 500 plus może wywrzeć efekty. I pojawił się, pamiętam, w tym wywiadzie dla polityki jeden głos, który tutaj nie padł, pytanie, czy to możemy już potwierdzić, że to, do czego się przyczynia 500 plus, szczególnie w mniejszych miejscowościach, w mniejszych miejscowościach powiatowych, to jest poprawa warunków zatrudnienia. Czyli w miejscu, gdzie po prostu się obiera cebulę za 2 złote za kilogram,
Aleś sprząta pocztę od 20 do 22, jest to miejscowość oddalona o 20 km, jest to praca na 1/8 etatu. To, no to po prostu pracownicy mogą, posiadający więcej niż jedno dziecko, mogą po prostu odmówić takiej pracy. I że taki pracodawca po prostu no, musi wstawić grzejnik do tej stodoły, za przeproszeniem, gdzie się te cebule obiera. I to jest w sensie bardzo solidarnościowy wtedy efekt i bardzo moje serce wspiera 500+ w tym zakresie. A druga rzecz, to nie wiem, czy możemy ją zbadać, bo to jest chyba trochę adwokat do tego, czy będzie więcej małżeństw. Raczej organizacje kobiety spekulowałyby, ja się do nich zaliczam, że jeżeli w związku jest więcej niż jedno dziecko, związek jest przemocowy, to to raczej daje powera kobiecie do tego, żeby z tego związku przemocowego wyjść, ponieważ jeśli powodem była niesamodzielność czy niski status ekonomiczny, dlatego że wiemy, że i po rozwodach, i po rozpadach związków, jeżeli w związku są dzieci, status ekonomiczny mężczyzny wzrasta, a status ekonomiczny kobiety spada, więc raczej powiedziała, że to jest w drugą stronę, na razie idzie, nie wiem, czy sobie zdaje z tego sprawę, niż tą, którą chciałby narodowy liberalizm. I jeszcze jedno, że wydaje mi się, że liberalna Polska miałaby do zaoferowania coś totalnie solidarnościowego, który jest wokół 500+, ale pewnie jest pomijany. I to są różne postulaty dotyczące warunków, nie warunków zatrudnienia, ale warunków ubezpieczenia przedsiębiorczyń, które są, bardzo się lubimy chwalić, że tyle kobiet zakłada własne firmy. To jest zwykle totalny prekariat albo projektariat. To są pielęgniarki wyoutsourcowane, to są fizjoterapeutki, to są nauczycielki językowe, część prawniczek, który teraz, jak to jest bardzo egalitarny zawód, to też nie oznacza to wysokie, prowadzenie kancelarii nie oznacza obowiązkowe, nie oznacza wysokiego dochodu. A tam jest taka sytuacja, że żeby wziąć urlop wychowawczy, musiałabym zawiesić własną firmę, to znaczy po prostu w ogóle nie mieć wyrwę w okresie składkowym i nie być ubezpieczoną, więc jest, wyobrażam sobie, że no tak, że jest do wzięcia przez progresywną politykę społeczną cały ten sektor tak zwanej przedsiębiorczej Polski, która właśnie dostaje nieźle w kość i mam wrażenie, że jest trochę, jeśli chodzi o postulaty, zapomniana. Dziękuję bardzo. Pani profesor. Ja tutaj przyszłam z donosa, tak się złożyło. Byłam na dyskusji na ten sam temat, między innymi, w całkiem innym środowisku. Nie będę podawać nazw i nazwisk, ale było takie otwarte spotkanie dla szerokiej publiczności pewnego ugrupowania politycznego, które miało przedstawić swój program wyborczy, nie tylko wyborczy, no i z ciekawości poszła. Okazało się, że tam się pojawili właściwie sami zwolennicy i uczestnicy tego ruchu. Jak ja zabrałam głos, to musiałam zacząć od tego, że ja nie jestem waszą wyborczynią i na pewno nie będę, ale przyszłam tutaj, bo widzę walory tych osób, które stoją na czele tego ugrupowania i często się z nimi zgadzam, ale też mnie dziwi, że o pewnych rzeczach nie mówią, więc chciałam się dopytać, więc pewnie się o tyle się ujawniło. Miało być o programie, a było bardzo, bardzo dużo o programie 500+. To wywołały same te osoby, które były tymi promotorkami swojego ugrupowania. I okazało się, że w tym środowisku, podobnie jak w wielu innych środowiskach, uważa się, że pieniądz demoralizuje. Demoralizuje przede wszystkim ubogiego. Jak on coś tam dostanie, to zaraz się tam rozpije, pobije i tak dalej. Niestety nie wraca ten wątek wtedy, kiedy mówimy o kondycji moralnej przedsiębiorców, bo jeżeli oni dostaną trochę więcej dzięki obniżeniu kosztów pracy, to oni zajmą się inwestowaniem i robieniem dobrze dla świata pracy. W każdym razie te
przedstawicielki, takie bardzo sensowne tego ugrupowania, prześcigały się w opowiadaniu, jak to te 500 zł sprawi, że będą się rozpijać, będą marnować te pieniądze i że właśnie bez tego uogólnienia, że pieniądze przedemoralizuje, ale na to jakby wychodziło. I osoby te już nie pchane w tym kierunku z własnej woli zaczęły opowiadać, że jedyny sensowny program pomocy dla ludzi i rodzin to są żłobki, przedszkola, internaty, szkoły, czyli to wszystko, co tutaj mamy przekonanie, że jest elementem lewicowości. Zaletą tego spotkania było to, że w ogóle nie używali tam takich epitetów jak lewactwo, prawactwo. Po prostu mówili, że rozsądniej jest przyjąć takie rozwiązania, a nie inne. Także ja byłam bardzo zbudowana, będąc tam. I pieniądz, zdawałoby się, że właśnie w środowisku lewicowym powinien być troszkę z większym dystansem traktowany. I więcej o tych urządzeniach usług społecznych, chociaż nie natknęłam się nigdy na takie porównania kwot, które by trzeba wydać na instytucje opiekuńcze, żeby zastąpiło te świadczenia pieniężne. I czy rzeczywiście to porównanie utrzyma ludzi przy tym poglądzie, że najważniejsze są usługi publiczne. Tak więc może to jest optymistyczny sygnał, że kto tylko się kieruje zdrowym rozsądkiem, widzi, że usługi publiczne są rozwiązaniem sensownym i może nie będzie to budziło takich wielkich oporów. To tyle. Natomiast jeszcze jedno powiem, wiadomo, że ja zawsze jestem przeciwniczką pobudzania rozrodczości przy pomocy bodźców, czy to finansowych, czy innych, dlatego że dzieci powinny się tam rodzić, gdzie są kompetencje, żeby tymi dziećmi się dobrze zajmować i jest szczera własna wola, a nie jakiś taki bodziec, który prowadzi do decyzji nietrafnych i szkodliwych zarówno dla tych dzieci, jak i dla tych rodziców. Wobec tego denerwuje mnie zawsze, jak się ten program się nie sprawdził, bo dzieci nie przybyło. To znaczy, że on działa w jakiś inny sposób, a nasze bardzo dobrze, że nie działa. Właściwie jest to w tej chwili wszystko. Czy to ma zabrać skutek uboczny, jak mówił tutaj? No to jest taki skutek uboczny, który jest nawet zły, jeżeli spojrzymy na to, ile metrów kwadratowych powierzchni ma Ziemia i ilu ludzi musi zająć te metry kwadratowe i czy się na pewno zmieszczą. Nawet jeżeli więcej ludzi zagęszcza niektóre kontynenty, a innym kontynentom na razie daje spokój. W każdym razie to jest dla mnie bardzo istotne kryterium. Ludzi nie może być za dużo, dzieci musi być tyle, ile rodzice chcą mieć i umieją mieć. Bo to już nie to samo jest, prawda? Bardzo dziękuję panie profesorze i ostatni głos proszę. Ireneusz Białecki. Ja już właściwie mam tylko pytanie, jedno albo dwa. Pierwsze to było takie, że nie wiem, czy mi się coś nie pomyliło, ale w krytyce politycznej chyba był taki wywiad z panią Gromadą, i to nie było oparte na badaniach właśnie na temat 500+. Mnie się wydawało, że to było jakieś nowe badania. Instytut Zaawansowanych Studiów Zawodowych. Ale nie wydaje mi się, żeby to było. Anna Gromada, tak, taki był już. A to nie było badanie.
nie było badań. No taka ekspertyza była, nie, nie. Natomiast ta ekspertyza była... Ale ona nie była poświęcona chyba skutkom. To była właśnie to, co pan powiedział, pokazane braki tego programu. Znaczy, tak, gdzie ten program nie funkcjonuje, a z perspektywy środowisk takich postępowych powinien funkcjonować. Czy też było to na przykład, jak, czy on był konsultowany, czy nie, więc to było takie badania jakościowe, można by powiedzieć. I to właściwie tyle. Jeszcze taki mały sencik personalny z tego spotkania, na którym byłam, na którym pewien słuchacz zaczął tłumaczyć prelegentkom, że przecież wystarczy sięgnąć do raportu pana profesora Ryszarda Schartenberga, żeby się dowiedzieć, że te świadczenia nie przynoszą negatywnych zachowań itd. Nawet wymienił nazwę Instytutu Polityki Społecznej. Był to pan bardzo kompetentny, ale to nie był jeden z tych VIP-ów, tylko ten, który przybył, żeby ich wspierać. Napspał ich tak krytykując jednocześnie. Jedna z tych pań, które były celebrytkami, wzięła długopis, zapisała twoje nazwisko. Także spodziewaj się telefonu i się dowiesz, co to było. Czy prawidłowo zapisała? No, ten pan starał się bardzo wyraźnie wymówić. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. To w takim razie, panie profesorze, podsumowanie. Odniesienie się do tych głosów, które pan uzna, że były adresowane do pana. Dziękuję za te miłe słowa, że jestem kontynuatorem tych wielkich postaci. Moja promotorka, pani Zarczykińska. Ja się krzyżę. Tak, ale czuję się bardziej związany z tobą niż z profesorem Majkiewiczem. I tu szczególnie pani profesor mnie natchnęła do takiego myślenia w kategoriach za i przeciw. Te dylematy instrumentalne, dylematy aksjologiczne. I to tutaj cieszę się, że pan podniósł te sentymentalne kwestie. Co tu zgadzam się, że to rzeczywiście w długim okresie możemy zastanawiać się, co z tego, że teraz mamy taką partię, pytanie, czy PiS będzie miał drugą kadencję, jak będzie miał drugą kadencję, co ewentualnie zrobi, jeżeli będzie miał większość konstytucyjną. I ten długi okres może się wydłużyć, później będą inne partie. Więc naprawdę, gdybyśmy myśleli tylko tego jak 50 lat, to możliwe, że to nie jest, nie ma dużego znaczenia, czy ktoś wprowadzi 500+, czy wprowadził, czy w takim kontrfaktycznym nie wprowadziłby i co by było zamiast tego, czy coś by się pojawiło. Natomiast no, tu się skupiamy na krótkim okresie i ewentualnie do przyszłych wyborów, jak to pomóc postępowym siłom, żeby nie zanikły całkowicie. Więc tu tak bym to ujął. No, długi okres jest ważny, średni okres jest istotny. To, co ekonomiści robią w takich modelach kohortowych, no to oni 2050 i jak wpłynie skrócenie wieku na emerytury w roku 2050. I tam mamy długie okresy i możemy sobie próbować modelować. Tylko, że im dłuższy okres, tym większa niepewność co do tego, co do wyników. W związku z tym też wnioski na przykład. Dlaczego zreformowano tak radykalnie w latach 90. system emerytalny? Ponieważ wytworzono taki obraz katastrofy demograficznej, że musimy naprawdę coś zrobić. I to była jedna z najbardziej radykalnych reform w Europie. I później ze względu na swój radykalizm ona nie miała, nie przetrwała. Albo no, przynajmniej część elementów została. Panie profesorze, nie, 50 miliardów poszło do kasy podobnej. Tak, kolejne sprawy związane z bezwarunkowym dochodem podstawowym. Tu było pytanie od pana z Fundacji Kaleckiego i od pana. Ja nie wiem, czy to jest element, który będzie konieczny. Jeżeli się spełnią takie czarne scenariusze, że będziemy mieli do czynienia z rosnącym, długotrwałym bezrobociem technologicznym, to rzeczywiście żaden kraj nie przetrwał długotrwałego bezrobocia masowego i to musi wywołać liczne dyskusje, co z tym zrobić. Natomiast czy rozwiązaniem na to będzie
powszechny dochód, czy jakieś inne próby pobudzania tworzenia miejsc pracy, to jest, no wiemy, że w przeszłości wielokrotnie już próbowano różnych instrumentów, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy. I te instrumenty w czasach kryzysu, możemy zastanawiać się, ale no były jakąś odpowiedzią. Jeżeli by przyszedł kolejny kryzys, no można powiedzieć, że nadal, a propos tej wzrostu ludności świata, no to ludność świata nadal rośnie. Więc gdyby było tak, że globalnie mamy do czynienia z wypieraniem pracy ludzkiej przez sztuczną inteligencję i roboty, to globalnie by musiało to pojawić się to bezrobocie. Nie, to się pojawi redefinicja pracy tego fenomenu. Jest kwestia, jak my reagujemy na to, co się dzieje, na przykład jak reagujemy na to, że przemysł się wyprowadził w większości do Azji, no to próba jest reagowania w ten sposób, że rozwijamy kształcenie wyższe, no i raczej w kompetencjach i usługach chcemy się specjalizować, tak żeby konkurować na rynku globalnym. Tutaj dyskusja jest dość złożona. O bezwarunkowym dochodzie podstawowym to byłoby, musiało być kolejne spotkanie, żebyśmy porozmawiali. Jeżeli chodzi o koszty tego rozwiązania dla Polski, to rzeczywiście, no tu mamy 23 miliardy dla połowy właściwie dzieci, więc gdyby było takie rozwiązanie dla wszystkich dzieci, co się wiąże z tym, odrzućmy kryterium na pierwsze dziecko i dajmy wszystkim dzieciom, no to byłoby 43 chyba miliardy. Czy 43 miliardy to dużo, czy mało? No na renty i emerytury wydajemy 250 miliardów. To może nie jest tak dużo, ale renty i emerytury to są składki, więc to nie jest taka czysta redystrybucja z podatków. Więc tu, jeżeli ktoś łączy składki i podatki razem w jedno i myśli w takich kategoriach, to wówczas emerytury i renty, tu byśmy musieli spojrzeć, co i tu są dyskusje o emeryturze obywatelskiej, czyli każdy obywatel, który przekroczy, dajmy na to, 65 rok życia, ma gwarantowane świadczenie minimalne 1000 zł, dajmy na to. I wówczas, no po pierwsze, teraz gwarantuje się 1000 zł, ale tylko części emerytów i to jest brutto, a nie netto. Co nadal, to był taki postulat solidarnościowy w latach 80, na początku lat 80, żeby emerytury nie były niższe niż minimum socjalne. I nie. Jeszcze do tego nie doszliśmy. Ale to by oznaczało, że część osób, które są na zasiłkach stałych z pomocy społecznej, a są w wieku emerytalnym, no to im byśmy dodali tam te zasiłki stałe, to pewnie to jest około 500 zł. Byśmy musieli dodać jeszcze 500 zł, żeby oni też mieli 1000. I by zostali nam ci, którzy nie biorą ani emerytur z systemu, ani nie biorą emerytur, ani nie biorą zasiłków stałych z pomocy społecznej, więc mają inne źródła dochodu. Im byśmy też dodali, gdyby to miała być emerytura obywatelska. Pytanie, ile by to kosztowało? Pewnie dużo więcej niż w przypadku dzieci, bo mamy starzejące się społeczeństwo. Pytanie, gdzie ten wiek określić, kiedy ta emerytura obywatelska miałaby obowiązywać. Więc może to byłoby 70 lat. Tak jak teraz jest 75 lat i każdy dostaje ten dodatek, tylko że dodatki tak, tylko że one są chyba do emerytur, więc to też nie. Ale jak zastanowimy się, no dobrze, to mamy dzieci już, takie 500++, czyli dla wszystkich dzieci, emerytura obywatelska dla wszystkich osób powyżej 65 roku życia, to wówczas pozostaje nam morze osób, które są w wieku produkcyjnym i tutaj najtrudniej przekonać ludzi, że każdy powinien otrzymać 1000 zł, pomijając już argument z kosztów, czy nas będzie stać, ale jeżeli by nas było stać, to i tak część ludzi będzie miała wątpliwość, no czy ci ludzie, którzy nie pracują, czy oni powinni dostać, albo ci ludzie, którzy są kulczykami, to oni też powinni dostać to świadczenie. Tak jak teraz jest dyskusja wokół 500+, dla zamożnych rodzin, niektórzy twierdzą, że trzeba odciąć zamożne rodziny, bo one nie potrzebują. A te zamożne rodziny też mówią, no właściwie to nie wiemy, co z tym robić. I pamiętam, jak jeden człowiek się przyznał, że ja to marnotrawię i to w telewizji powiedział. Ja marnotrawię, bo nie mam na co wydać, wszystkie potrzeby dzieci są zaspokojone i po prostu na jakieś luksusy tutaj te pieniądze idą.
to mi przyszło do głowy, że służby powinny się zainteresować tą rodziną, ponieważ jeżeli marnotrawią, to wówczas powinno być zamienione na usługi bądź świadczenia rzeczowe. No, dlaczego to nas śmieszy? Dlatego, że służby przede wszystkim mają kontrolę nad tymi, którzy korzystają z pomocy społecznej. I tam wchodzą z wywiadem środowiskowym to, o czym Pan mówił, że ta kiedyś opieka społeczna, teraz pomoc społeczna, to tam nic nie jest gwarantowane, chociaż trochę bardziej jest gwarantowane niż w PRL-u, bo w PRL-u to rzeczywiście mogli powiedzieć nie i koniec. Natomiast teraz można się odwołać i można wygrać z pomocą społeczną, ale generalnie jest to bardzo taki system dość wybiórczy i teraz jeżeli dość ciekawe rzeczy się pojawiły, na przykład 500+ nie wlicza się do dochodu, który jest brany pod uwagę w pomocy społecznej, w związku z czym można łączyć pomoc społeczną, która jest taką ostatnią deską ratunku, ale właściwie już nie jest dla rodzin z dziećmi ostatnią deską ratunku, bo one mają 500+. I teraz niektóre z rodzin twierdzą tych ubogich, że ośrodki pomocy społecznej niechętnie zaczynają im dawać zasiłki celowe, takie na ubranie czy tam na buty, jak nie mamy pieniędzy, bo twierdzą, ale wy przecież, chociaż nie powinni tego robić, ale wy przecież macie to 500+, więc tutaj nie jesteśmy chętni, żeby wam dać zasiłek celowy. Więc ta klasyczna i niektórzy twierdzą burmistrzowie, że to 40% zmniejszyło się korzystanie z pomocy społecznej. Dlaczego? Mogą być dwa powody potem. Pierwszy jest taki, że no jednak jak korzystamy z pomocy społecznej, to trzeba przyjmować pracownika socjalnego w domu, on kontroluje, on patrzy też na dzieci, więc generalnie można stracić przy tym 500+ i dzieci. Jeżeli jest, chociaż PiS tu zrobił jeden krok, polegający na tym, że nie można oddawać dzieci z powodu ubóstwa. Chociaż tak to było bardzo rzadkie i są wątpliwości, czy kiedykolwiek coś się zdarzyło takiego, że tylko z powodu ubóstwa odbierano dzieci, ale i tak wprowadzono zakaz odbierania z powodu dzieci. No tu rodziny prawdopodobnie nie są tego świadome i cały czas się obawiają, czy w związku z tym spada korzystanie z pomocy społecznej. Co by też, niektórzy twierdzą, że to niszczy pomoc społeczną, tylko pytanie, czy potrzebna nam pomoc społeczna, szczególnie jeżeli są dzieci w rodzinie. Jeżeli rodzina jest zła dla dzieci, no to wówczas mamy rozwiązania polegające na tym, żeby prowadzić tam asystenta rodziny, pomagać do czasu, aż ewentualnie się sytuacja poprawi, albo umieścić dzieci w pieczy zastępczej. I to są usługi, a nie świadczenia pieniężne. Więc ten wątek, że akurat zamożniejsze rodziny, no tam też jest przemoc, więc one też mogą wchodzić w system przemocy w rodzinie. Tyle, że nie są to typowi klienci pomocy społecznej, szczególnie jeśli chodzi o świadczenia pieniężne. Tutaj były uwagi, co lepiej, jak tu lepiej zmienić 500+. Są argumenty ze sprawiedliwości, na przykład ten dotyczący samotnych matek z jednym dzieckiem. Taka samotna matka z jednym dzieckiem, jeżeli ma płacę minimalną, to przekracza kryterium. Jeżeli dziecko nie jest niepełnosprawne, przekracza kryterium i nie dostanie świadczenia, nie dostanie nic. Więc zestawiają to niektórzy dyskutanci, mówią, tu mamy taką samotną matkę niezamożną, chociaż nie jest też uboga, bo według tego kryterium 800 zł, a mamy rodzinę z pięciorgiem dzieci i tutaj dostają 2000, chociaż nie potrzebują. Więc z punktu widzenia sprawiedliwościowego jest to bardzo mocny argument. Natomiast jeżeli by wyłączyć na pierwsze dziecko, to wyrzucić to kryterium, no to wtedy mamy wzrost dwa razy więcej kosztów. Więc jedyne wyjście tu jest takie, żeby to nie było za drogie, to jest wprowadzenie tego mechanizmu złotówka za złotówkę. Bo wtedy, dopiero jak ma 1300 zł, to dopiero wtedy nie dostanie nic. A tak to będzie dostawała powyżej tego 800, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, aż tam wyjdzie zero. Jestem zwolennikiem, żeby było 50 groszy za złotówkę i wtedy lądujemy tam w 1800 zł i nawet te 1800, no to wtedy jest zero, ale przed 1800 jeszcze na przykład 1700 dostaje 100 zł. Takie rozwiązania są wprowadzane po to, żeby nie było takiego progu, czyli no, zaraz przekroczę to kryterium i odbiorą 500 zł, co jest no, dość istotną kwotą dla tych osób, które zarabiają mniej.
Są na przykład 500+, dlaczego nie dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. I teraz tutaj argument kosztowy moim zdaniem jest słaby, ponieważ to jest 15 tysięcy czy tam 16 tysięcy dzieci i byłoby to około tam pewnie 70-80 milionów rocznie. To nie jest duża kwota. Rząd odpowiada, ale te dzieci mają zapewnione wszystkie potrzeby, więc nie ma powodu, żeby im dać. No, możemy dyskutować. No, duży koszt nie jest. Możemy powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe, bo i tak te dzieci są poszkodowane, bo nie mają rodziców, albo rodzice byli niedobrzy dla nich. W związku z tym i tak będą miały gorzej i choćbyśmy na przykład odkładali te pieniądze na ich specjalnych kontach, tak żeby one później mogły je wykorzystać przy usamodzielnianiu się, chociaż tam są świadczenia na usamodzielnianie się. Ważny też wątek jest, czy odciąć zamożnych. Ministerstwo twierdzi, że jak wprowadzimy 500, kryterium 5 tysięcy złotych na osobę, to jest zamożność, 5 tysięcy złotych na osobę, to wówczas to A, nie będzie wielu takich rodzin, a B, będziemy musieli kontrolować wszystkie dochody wszystkich rodzin, więc wtedy wzrosną koszty administracyjne. Tylko zastanawiam się, dlaczego oni to 5 tysięcy złotych wyznaczyli jako kryterium zamożności, bo w becikowym, w którym wprowadzono kryterium zamożności i odcięto zamożnych, to jest 1922 zł. 1922 zł to na osobę w rodzinie, no to nie wydaje się być, to wydaje się być dużo mniej, no ale możemy zastanawiać, czy to jest kryterium zamożności, czy gdzieś pomiędzy tym 5 tysięcy, a ja liczyłem, że dla, jak wprowadzimy 1900 zł, to tam wiadomo, ile dzieci nowo urodzonych nie pobiera tych becikowego. I próbowałem policzyć, ile tam można by zaoszczędzić, gdybyśmy odcięli na poziomie 1900 zł zamożnych. No i wtedy obliczyłem, że to by byłoby około 1 mld zł rocznie. No 1 mld zł to już jest sporo. Choćby przybyło tej mitręgi dla całej reszty rodzin, że na pierwsze dziecko i tak musimy sprawdzić dochody, ponieważ wówczas trzeba by sprawdzić każdą rodzinę właściwie. Chyba, że rodzina by od razu powiedziała, że nie chce na pierwsze dziecko, to wówczas nie musiałaby. Tak? Tu bym się zastanawiał, jakby te koszty administracyjne trzeba by wzrosły. Czy więcej małżeństw, czy mniej? Tu dotychczas przyzwyczaiłem się do myśli, że raczej mniej, ze względu na argument, że to wzmacnia kobiety. 52% idzie na 500+, idzie na konto kobiety, a reszta idzie na konto wspólne. A w większości idzie na konto kobiety w tych niezamożnych rodzinach. Można powiedzieć, że to jest wtedy dość duży taki zastrzyk i wydaje się, że to działa. Jestem teraz trochę bardziej niezależna finansowo. Jeżeli ten mężczyzna nie jest... Wzmacnia jej pozycję. Tak, wzmacnia jej pozycję w gospodarstwie domowym i w ten sposób, jeżeli już, to mobilizuje mężczyznę do tego, żeby się starał, bo mogę tutaj odejść w ten sposób i to mogłoby cementować małżeństwo, a jeżeli on ma liczne wady i problemy i nie chce się zmienić, to wówczas kobieta ma większą swobodę do wyjścia, rozwodu i ewentualnie zawarcia nowego związku małżeńskiego, więc tutaj byłaby kwestia, chociaż po tych doświadczeniach, może niekoniecznie. A więc wydaje mi się, że bardziej i jak konserwatyści patrzą na takie świadczenia typu negatywny podatek dochodowy w Stanach Zjednoczonych, jak były tam eksperymenty na ten temat, to dla konserwatystów było bardzo problematyczne, że wzrosła liczba rozwodów. To była taka bardziej gwarantowana pomoc społeczna dla uboższych rodzin i oni twierdzili, że my nie możemy tego wprowadzić, bo jest więcej rozwodów, a jak jest więcej rozwodów, to jest więcej samotnych matek. To oznacza, że te samotne matki w tamtych krajach bardzo mocno korzystają z rozmaitych świadczeń i w związku z tym cały czas była ta kultura ubóstwa, odtwarzanie, nie ma tam mężczyzny w tej rodzinie, nie ma wzorów i taka konserwatywna wizja rodziny. Oczywiście wiemy, że ojciec jest potrzebny, no ale jak ktoś jest niedobry, no to wtedy chyba, nie wiem, no można by dłużej dyskutować na temat tego, jaki jest wpływ na małżeństwo. I tu z perspektywy PiSu to jest niewygodny argument, bo jak oni są prawicą socjokulturową, to generalnie jeżeli wzrośnie liczba rozwodów, to nie będzie dobre, tak? Czyli
to można tak atakować przewrotnie 500+, żeby osłabiać PiS, twierdząc, że oni osłabiają małżeństwo. Ale to raczej inna prawica socjokulturowa by ich atakowała za to świadczenie. Przedsiębiorczość kobiet. Też to w biedniejszych krajach stwierdzono, że jeżeli damy niewielkie kwoty kobietom w rodzinie, no to one rozwijają takie małe, ale to naprawdę małe biznesy, takie wiejskie, lokalne, coś sprzedawać, coś kupować, coś wytwarzać. I zastanawiałbym się, jak 500+ mogłoby tu wpłynąć, ale to pewnie pani miała na myśli to, jakie rozwiązania liberalne mogłaby lewica proponować, tak żeby się, przynajmniej ta lewica socjokulturowa złączona z tą polską liberalną i wtedy ma mniejsze podatki i tak dalej. Ja pamiętam, że jeden z takich krytycznych argumentów do 500+ był taki, że sfinansowali to przedsiębiorcy, ponieważ tam jakieś zmiany wprowadzono, jeżeli chodzi o podatek od przedsiębiorstw. To coś jakoś tak pamiętam, że to uderzyło głównie. Teza była taka, że głównie sfinansowali 500+ mali przedsiębiorcy. Ze względu na tam rozwiązania podatkowe, które wprowadzono tutaj. I tak za dużo dobrego. Bardzo dziękuję panie profesorze i Janka, masz jeszcze 5 minut. Postaram się bardzo krótko, bardzo dziękuję za wszystkie uwagi. Większość dotyczyła 500+, o którym, jak mówiłam, no niewiele mogę powiedzieć, więc na pytanie jak inaczej nie odpowiem, bo bałabym się, aczkolwiek myślę, że profesor Schaffenberg poruszył wszystkie główne zarzuty, czyli ten właśnie dotyczący wykluczenia pewnych grup z tego programu 500+, albo właśnie włączenia tych, które są zamożne. No to jest też pytanie o zamożność i myślę, że w Polsce dobrym wskaźnikiem na to jest, czy jesteśmy rzeczywiście zamożnym społeczeństwem, jest to, jak bardzo niewielki odsetek osób przekracza drugi próg dochodowy. To też dużo mówi, myślę, o Polsce. Nieduży odsetek przekracza. Jeśli chodzi o kwestię rynku pracy, czyli znowu odpowiadam pani Borowskiej na pytanie. Tak mi się wydaje i jeszcze badań na ten temat nie znam, ale właśnie to, że kobiety częściowo, chociaż oczywiście nie wszystkie, odchodzą, niewielki jest odsetek z rynku pracy, właśnie w części wynika z tego, że ta praca do tej pory była na tyle urągająca godności, że się na to zdecydowały. Zmienia się też rynek pracy i to też jest bardzo ważne w kontekście demograficznym, który w jakimś sensie dotyczy problemu 500+, programu. Ojej, problem to nie to, chciałam powiedzieć. Programu 500+, a mianowicie no, będzie się zmniejszała liczba osób w wieku produkcyjnym. Jeszcze obniżenie wieku emerytalnego to bardziej będzie zmniejszać tę liczbę osób. A więc i tak, jeżeli nie będzie tego bezrobocia technologicznego, albo nastąpi później, nie wiemy jak to się będzie rozgrywać, to myślę, że rynek pracownika będzie rzeczywiście w Polsce coraz większym stopniu następował. No pytanie, na ile my będziemy rzeczywiście umieli na to sensownie odpowiedzieć. Ale na pewno mamy większą, pracownicy mają teraz większą siłę przetargową też w dyskutowaniu o swoich warunkach zatrudnienia. Więc ja bym ten element 500+ bardzo ceniła. Jeśli chodzi o związek przemocowy, odpowiem na to pytanie, ponieważ cieszę się, gdyż mogę odwołać się do Brazylii. W Brazylii nie funkcjonuje program 500+, ale funkcjonuje dosyć znany wielu politykom społecznym program Bolsa Familia, który polega na tym, że jest kryterium dochodowe, ale dotyczy jednej, świadczenie otrzymuje właściwie 1/4 ludności, głównie kobiety. I przeprowadzono badania dotyczące przemocy wobec kobiet w rodzinach i tego programu właśnie i bardzo wyraźne są wyniki, które pokazują, że rzeczywiście to pozwoliło kobietom zyskać jakieś siły, upodmiotowić je i odejść z przemocowych związków. Rząd brazylijski wtedy jeszcze, poprzedni rząd partii pracujących cieszył się z tych wyników, nie wiem jak obecny, bo rzeczywiście małżeństwa pewnie się rozpadają. Ale jest to ewidentny, bardzo ważny element też w takiej kwestii, powiedziałabym, feministycznej walki z przemocą wobec kobiet, a może nie feministycznej, tylko w ogóle walki z przemocą wobec kobiet jako zjawiskiem. I znowu bardzo się cieszę, że mówimy o przedsiębiorczyniach małych i przedsiębiorcach, bo rzeczywiście wydaje mi się, że tu, przepraszam, że tutaj jest jakieś wyjście właśnie może dla lewicy, ponieważ wszystko już zostało zagarnięte, a jest tak, że wrzuca się tych przedsiębiorców do jednego worka i to jest bardzo duży problem, ponieważ ci mali przedsiębiorcy rzeczywiście zmagają się z wieloma problemami, to jest właśnie to, co mówi pani projektariat,
prekariat i kobiety, które muszą odchodzić, że muszą zamykać firmy, bo to są najczęściej firmy jednoosobowe. Pamiętajmy też, że przedsiębiorcy płacą bardzo niskie składki od najniższej możliwej podstawy wymiaru, co sprawia, że w przyszłości, ponieważ mamy właśnie reformę z 99 i tego nie wycofano, czyli zdefiniowana składka, czyli nasza emerytura całkowicie będzie zależała od tego, ile składek wpłacimy. No i już widzimy dzisiaj, jak ogromne są dysproporcje w emeryturach kobiet i mężczyzn. Więc być może rozmowa na ten temat byłaby dobrym punktem wyjścia dla współczesnej lewicy, także socjalnej, która może drobnych przedsiębiorców nie traktowałaby tak jak tych wielkich i zagranicznych. Zwłaszcza, że na ile znane mi są plany obecnej prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tego, jak w jakąś stronę idą te polityki, to oni dostrzegają bardzo duży problem w tym, że kobiety nadużywają chorobowego i nadużywają macierzyńskiego, więc znowu idziemy w tę stronę podejrzliwości i to jest niestety moim zdaniem niepokojące. Nadużywają w jaki sposób macierzyńskiego? No taki na przykład chorobowy, że biorą za nie, przejdą, kobiety wciąż biorą bardzo długie chorobowe przed urodzeniem dziecka. To jest ten przede wszystkim problem, który dostrzegają w ZUS-ie obecnie. Oczywiście wiele innych problemów też. I na koniec już, ponieważ kończymy, chciałam bardzo się przychylić i podziękować pani profesor Supińskiej za tą uwagę o demografii i o tym, kto powinien mieć dziecko, a kto nie, ponieważ całkowicie się zgadzam. I znowu myślę, że to jest właśnie współczesna różnica między lewicą a prawicą, że trochę inaczej patrzymy też na ekologię świata jako takiego i może dyskusja o demografii powinna na trochę innym poziom przejść w tej chwili. Oczywiście, ponieważ zajmuję się głównie systemami emerytalnymi, trochę się lękam, ale nie na tyle, żebyśmy nie zaczęli mówić o tym, że świat jest przeludniony i może powinniśmy pójść w inną stronę, ale znowu dotyczy to głównie Europy w mniejszym stopniu, bo my zmagamy się z niskim wskaźnikiem dzietności, ale reszty świata, ale może dyskusja musi skądś wyjść i bardzo cieszę się, że ta uwaga została zgłoszona. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani dr Petelczyc, panu profesorowi Szafrymergowi. I na koniec chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, tutaj w dyskusji kilkakrotnie to się pojawiało właśnie pewna forma stygmatyzacji osób uboższych, znaczy brak wiary w to, że one są w stanie racjonalnie, w cudzysłowie, rozporządzać swoimi środkami. Otóż tak się składa, na początku mówiłem o tym problemie Opola i o kwestii, którą nagłosiła tutaj obecna Katarzyna Duda, o ochroniarzach bezdomnych, którzy zostali zatrudnieni jako ochroniarze za złotówkę, za godzinę. Na stronie nowej Trybuny Opolskiej, która opisała dosyć szczegółowo tę sprawę, pierwszy komentarz, jaki jest na forum, pod artykułem jest napisane, że tym osobom nie należy pomagać, bo są to osoby głupie, bo te osoby głupie piją wodę z deszczówki. Tam chodziło o to, że ci ochroniarze nie mieli dostępu do żadnej wody, więc pili deszczówkę. I pierwszy komentarz pod tym artykułem jest taki, że to są osoby głupie, bo piły deszczówkę, więc nie należy im pomagać. 3 lata temu w ramach projektu dotyczącego kryzysu demokracji gościliśmy tutaj w tej sali profesora Michała Bilewicza, który jest szefem Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. On wskazywał, że w Polsce problemem, bardzo dużym problemem, gdy mówimy o języku nienawiści, pogardzie i dehumanizacji grup mniejszościowych, jest dehumanizacja osób biednych. Znaczy to w tych badaniach bardzo to wyraźnie widać, że w Polsce jest, tak jak istnieją duże pokłady nietolerancji wobec mniejszości etnicznych, czy na przykład kwestia uchodźca, to na punkt pierwszy, czy jeden z pierwszych wybija się w Polsce pogarda do osób biednych, że i to jest niezmiernie istotne i moim zdaniem to bardzo mocno wybrzmiewa w dyskusjach także o 500+. Wszystkich tych państwa, których to interesuje, to po pierwsze odsyłam do naszej publikacji Demokracja, reaktywacja, która jest dostępna także w internecie, gdzie można zapoznać się z tym wkładem profesora Bilewicza, bądź dzisiaj zapraszam do portalu Trybunału, gdzie jest obszerny wywiad na temat nowego raportu o mowie nienawiści, który wydał m.in. profesor Bilewicz i wywiad ten przeprowadził obecnie tutaj redaktor Marek Nowak, także zachęcam do przeczytania tego wywiadu, on dzisiaj jest w portalu trybuna.eu. I na koniec chciałem zakończyć taką refleksją związaną także z tym elementem pewnej pogardy i także z tym, co pan powiedział.
że ten program 500+, on ma ten zaletę, że nie stygmatyzuje. Mnie się wydaje, że dyskusje 500+, oprócz tych takich zobiektywizowanych kategorii, tak, statystycznych, jest coś, co bardzo trudno uchwycić w statystykach, mianowicie godność. Znaczy, wydaje się, że tutaj jest niezmiernie ważny ten wymiar subiektywny 500+, że być może nie zawsze ten obiektywny stopień wykluczenia czy ubóstwa jest tutaj istotny, ale ten subiektywny, znaczy poczucie bycia osobą bez szans czy pewnej frustracji, że nie stać na pewne dobra konsumpcyjne, na które stać jest na przykład sąsiada czy na przykład rodziców dzieci z tej samej szkoły, gdzie my posyłamy te swoje dziecko, że być może właśnie ten element godnościowy 500+ jest niezmiernie istotny. Wydaje mi się, że to jest coś, nad czym powinny myśleć ruchy progresywne i lewicowe, aby także nie zwracać się do tych grup właśnie w taki sposób paternalistyczny i także wyższościowy. Wydaje mi się, że w dyskusjach o 500+, niestety z ust polityków, którzy jakoś autodefiniują się jako lewicowi w Polsce, no często padają takie właśnie słowa, które moim zdaniem raczej charakteryzują taki nurt liberalno-konserwatywny. I wydaje mi się, że to jest także związane z tym uniwersalizmem świadczeń. Znaczy, wydaje mi się, że właśnie to jest wielki problem w Polsce, że ludzie lewicy mówią, że wszelkie programy społeczne powinny być bardzo wyraźnie adresowane, natomiast absolutnie... Mówili, bo już teraz jak czytałem te opinie SLD i Razem, to są za... Ale ja myślę, że jakbyśmy tutaj poskrobali, zapytali się dowolnego polityka, może nie Razem, ale na przykład SLD, to kryterium dochodowe tam jest bardzo silnie zakorzenione. No i wreszcie, nawiązując do słów pani profesor Supińskiej, ja bym chciał, żeby jakiś polityk lewicy sobie zapisał na stanowisko profesora Scharfenberga. Bardzo żałuję, że nikt z polityków partii lewicowych, których zapraszaliśmy na to i wszystkie poprzednie spotkania, nie pojawił się, aby posłuchać pana profesora Scharfenberga, ale jeżeli państwo spotkacie jakiegoś polityka czy polityczkę polskiej lewicy, to przekażcie, że jest taki, że można będzie w internecie obejrzeć całe nasze dzisiejsze seminarium, za udział, w którym bardzo państwu serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne, między innymi na jednym z kolejnych spotkań będziemy dyskutować o problemie rozwoju małych i średnich miast w Polsce, które padły ofiarą transformacji i dezindustrializacji, i być może naszym kolejnym gościem będzie pan Filip Spinger. Zabiegamy o to, aby podyskutować o jego najnowszej książce Archipelag Miast. To także wiąże się z tematyką naszego dzisiejszego seminarium i poprzedniego. Także bardzo serdecznie państwa zapraszam i życzę państwu miłego wieczoru. Dziękuję.